witamy na 10. jubileuszowym odcinku Forumogatki, czyli cyklicznego podcastu forumowiczów bloga Poligamia. W składzie standardowym, po polskiej stronie internetu Sir Mike jako prowadzący, witam, oraz Marcin, czyli Tartak. Czołem. A amerykański oddział Forumogatki w składzie Wojtka Kubara, witamy również. Witam i od razu muszę zepsuć wszystkim przyjemność i powiedzieć, że to ja jestem mordercą origami, także możecie przestać słuchać. No, oddajcie ten podcast do sklepu. Tak jest. No w sumie chcieliśmy rozpocząć podcast od spoilerów, znaczy nie od samych spoilerów, tylko od dyskusji nad spoilerami, ponieważ mnóstwo... Teraz musicie przywinąć godzinę i 30 minut będziemy... Tak, zgadza się. Zostanie 5 minut. Nie no, chcieliśmy publicznie wyrazić swoje niezadowolenie na temat spoilerów, które się pojawiają o Heavy Rainie. Jest z tego po prostu zatrzęsienie. Ja powiem od razu, że się boję klikać w forum, boję się klikać w Poligamie, w komentarze, gdziekolwiek. Już nawet spam zaczyna przychodzić z Heavy Raina, także ostatnio mój brat dostał spam i miał w tytule, od razu mu mignęło okienko, na szczęście już skończył wcześniej grę, ale mignęło mu okienko, że Origami Killer i coś tam. No i w sumie mogło być po zawodach, także ja mam wyłączone wszystko, nie oddycham i dzisiaj muszę skończyć Heavy Raina i dopiero potem będę czytał internet. Także... Nie będzie dzisiaj w ogóle nic o forum. Będzie to, co zdążyliśmy wynotować przed boomem na spoilery z Heavy Rain. Tak, zgadza się. Także z forum mamy dzisiaj dwa tematy, takie dosyć szerokie, ale zgodnie z waszymi życzeniami znowu więcej czasu poświęcimy na gry, których jest całkiem sporo. No i myślę, że będzie czego posłuchać. Może jeszcze powiedzmy o tym, że mamy... Uczcijmy ten wspaniały jubileusz, w którym jest 10. odcinek. Mały jubileusz. Minutą ciszy, tak? No właśnie. Nie, no nie jest to żaden wielki jubileusz, ale fajna 10. Ale udało nam się dojść do 10. Udało nam się dojść do 10. W miarę cyklicznie, tam z jedną małą przerwą dwumiesięczną prawie, ale to poza tym wszystko jest okej. I cieszymy się bardzo, że udało nam się nagrać już 10 odcinków. No i myślę, że następny jubileusz to już pewnie ten setny będzie, bo reszta to taka... No może... Pamiętam, że były wnioski na forum, żebyśmy 8-godzinny zrobili. Tak. No i... 8 godziny to był mój wniosek. To był twój wniosek, no to... Nie no, ale jeżeli ktoś... Tak, możemy podziękować. Tak jest. Jeżeli ktoś chce, to spakujemy wszystkie MP3, które nagraliśmy do tej pory i wyślemy mu w paczuszce. Będzie miał do słuchania na cały dzień. Tak jest. Zgadza się. Dobra, to zaczynamy od pierwszego tematu, który już w sumie był poruszany nie tylko na naszym forum. Chodzi oczywiście o temat założony przez użytkownika TrueMed. Chodzi o temat od lady strony, czyli sklep konsolowy od kuchni. No i wywołało to taką troszkę małą burzę w polskim internecie, ponieważ ten ogólnie to jest sam ten temat, pierwszy post to jest cytat z pewnego bloga. No i w momencie, gdy to się pojawiło, rozeszło się to po internecie, ale oryginalny post z bloga zniknął. Dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi, tym razem nie chodzi o pieniądze, chociaż w sumie tak, chodzi o pieniądze, ale generalnie sprawa jest taka, że ktoś postanowił od serca napisać o tym, jak wygląda dystrybucja i w ogóle branża gier konsolowych z perspektywy pracownika sklepu zajmującego się konsolami. Także post jest bardzo długi, to jest taka wielka ściana tekstu, nawet na moim wielgachnym monitorze się nie mieści w całości. Ho, ho, ho. Ja musiałem przywinąć na drugą, ale widzę, nie mam wyjątkowo dużego monitoru. Nie. Na pewno masz mniejszy od mojego. Następnym razem, jak trzeba będzie opracować jakiś długi temat ze ścianą tekstu, to już wiem, komu będzie to zrobić najwygodniej. Właśnie. Nie, no jeżeli ktoś chce, ja tak podsumowałem krótko, o co chodzi. Jeżeli ktoś ma ochotę, a zapewne większość będzie miała, to polecam zapoznać się z tym tematem i przeczytać sobie, jak to w ogóle wygląda. Głównie... Ja,
Mhm. Ja byłem zdziwiony, znaczy może nie byłem zdziwiony, to złe słowo. Natomiast no, po tym, kiedy przeczytałem ten wpis bezpośrednio na blogu, no to poczułem się, że wszystko to rozumiem, natomiast nie są to jakieś informacje wyjątkowo szokujące dla mnie, bo podejrzewałem, że tak się dzieje. Mhm. Że wszystkie te opisane sytuacje faktycznie mają miejsce. Tak jest. Znaczy, no, najgorsze co jest z tego, co mnie tak powiedzmy urzekło w tym artykule czy tekście, to jest to, że tam ktoś się żalił, znaczy autor się żalił, że jako malutki sklep z grami, gdy idziemy do producenta, to dostajemy praktycznie taką samą cenę, jak dostalibyśmy ją w sklepie typu MediaMarkt czy jakikolwiek inny sklep dla detalicznych odbiorców, także to się w ogóle mija z celem. No i tutaj się zaczyna cała zabawa, że wszyscy próbują oszukiwać na VAT-ie, sprowadzają gry z zagranicy, nie wystawiają faktur i tak dalej. No i to jest takie dosyć smutne. To znaczy, smutne jest to, że takie procedury, że takie procedery mają miejsce, bo niepłacenie VAT-u, no to przecież to jest przestępstwo. Oczywiście, no jak każde inne, zgadza się. Do tego dowiedziałem się o takiej rzeczy, o której nie miałem wcześniej pojęcia, czyli do przygotowanie do druków gier, czyli wykorzystywanie firm, które produkują grę dla danego wydawcy i po godzinach przygotowanie jeszcze dodatkowych egzemplarzy, które potem trafiają na rynek. No tak, no to już jest w ogóle przegięcie, także tu ręce opadają całkowicie, ale myślę, że ta akurat rzecz to nie jest chyba tylko specyfika naszego rynku. Ja myślę, że... Nie. To jest... Zwłaszcza, że one mogą być przygotowane na drugim końcu świata. Tak? Oczywiście, pewnie, że tak. Tutaj jeszcze temat w sumie się dosyć ciekawie rozwinął. Dyskusja była dosyć spora. Zeszło później na to, że no, gracz końcowy, tak, czyli ja, czy ty, czy nawet Wojtek idzie sobie do sklepu i ma te ceny wtedy wysokie, no bo każdy sklep chce zarobić. I były też porównania, jak wychodzą ceny, jeżeli zamawiamy z zagranicy. No i tutaj Kinetic przytoczył taki argument, że mam dopłacać za produkt tylko dlatego, że któryś sklep dłużej pociągnął i to nie jest różnica 10-20 zł, bo wtedy byłbym w stanie to przełknąć. Tylko często ceny u nas wahają się w okolicach 190-200 plus tak zwany shipping, a z zagranicy z przesyłką wychodzi około 130-150, więc różnica dla takiego typowego gracza jest kolosalna. No i tutaj powstaje pytanie, kto prędzej wymięknie, tak? Czy gracze będą woleli zamawiać sobie gry z zagranicy, no bo w tej chwili to jest żaden problem. Sklepów internetowych jest w tej chwili cała masa. Świat staje się coraz mniejszy. Można sobie zamówić tu praktycznie dowolną grę i ona przyjdzie czasami nawet szybciej niż nasza lokalna poczta. Też to akurat jest tam zupełnie inny temat. No i pytanie, kto zrobi ten pierwszy krok i w którą stronę? Tutaj. Ciężko wyczuć. Znaczy, niezrozumiałe są dla mnie takie argumenty. Nigdy do mnie nie trafiały takie sentymentalne argumenty, żeby wspierać lokalny rynek, żeby wspierać mały sklep, żeby wspierać prywaciarza. No, ja zawsze wybieram produkt oferujący najlepszy stosunek ceny do jakości. Oczywiście, no tym bardziej, że przy takim produkcie, jakim jest gra komputerowa czy tam konsolowa, niepołamane elementy stanowią o jakości. Oczywiście, ale czy my to kupimy w lokalnym sklepiku, tak jak już nawet przytaczałem na forum tam przykłady warzywniaka czy coś, no tu jest trochę inna bajka, ale tu mamy ten sam produkt dokładnie i po prostu, no jeżeli tutaj kosztuje coś 200 zł, a tutaj kosztuje 130, no to wiadomo, który wybierzemy. Jest to prosty rachunek. Prosty rachunek, oczywiście. Prosta matematyka. I ja teraz chciałem się Wojtka właśnie zapytać jeszcze to co zawsze się pytamy, tak? Czy w Stanach też tak jest? Nie, chodzi mi po prostu o to, czy bo właśnie, jeszcze nawiążmy może do jednej
do jednej rzeczy, bo Marcin, ty zamówiłeś ostatnio kupę gier, tak? I cały czas się nie doczekałeś się tych gier u ciebie. Może dzisiaj to znaczy, ja je sukcesywnie zamawiam od stycznia, no. Także. Tak. Tak od stycznia kompletuję zamówienie i dotarło... Czego nie zamówię, to się w magiczny sposób kończy na magazynach. Tak, albo premiera się obsuwa. Także gdybyście chcieli kiedyś opóźnić jakąś premierę gry, to dajcie mi cynk, ja tą grę zamówię. To macie jak w banku, że będzie przesunięta o tydzień. No właśnie, i tutaj jest pytanie, chciałem się Wojtka zapytać, czy ty się spotkałeś kiedyś z taką sytuacją, że nie wiem, zamawiasz preorder i sprzedawca w sklepie mówi ci, że niestety, ale twój preorder przyjdzie w zamówieniu tam numer 3, bo ono gdzieś tam jedzie skądś i będzie za tydzień na przykład, czy za 3 dni. Nie, właśnie o tym rozmawialiśmy wcześniej. Mhm. Jest mi wyobrażone, żebym poszedł do sklepu, mając zrobiony preorder. Nie dzień wcześniej, tylko powiedzmy 2 miesiące wcześniej, bo zazwyczaj tak robię, miesiąc, 2 miesiące wcześniej. Podchodzę do lady, pan mi bierze mój preorder i mówi, no, dla ciebie nie starczyło. To jest dla mnie w ogóle jakiś kosmos. Ja nie jestem w stanie sobie nawet tej sytuacji w głowie jakoś prześledzić, co bym powiedział mu, wiesz, jakbym usłyszał taką odpowiedź. No właśnie, tutaj jeszcze jedna rzecz. Po to, preorder, po to, żebym wiedział tego dnia, o tej godzinie dostępną dla mnie. Tak, to już nawet nie chodzi o to, że ty będziesz ją miał wcześniej, dzień czy dwa, bo to w sumie nie o to chodzi, ale masz pewność i tylko tutaj jest... Nie, no, mam konkretnie jest napisane, że tego i tego dnia ta gra będzie dla ciebie dostępna. Jasne. Dzień wcześniej dostaję SMS-a czy maila, że ta gra już następnego dnia jest dla mnie dostępna i... Mhm. Zdarzyły się takie sytuacje rzeczywiście, że pisali na przykład dzień wcześniej, że przez coś tam gra obsunęła się. Nie dla mnie, tylko ogólnie cała dostawa gry obsunęła się tam na przykład o jeden dzień. Mhm. Tak samo miałem takie sytuacje, że na przykład czekała na mnie gra nie na tą konsolę, którą wybrałem oryginalnie, ale oni potrafią to jakoś naprawić szybko. No bardzo fajnie, bo tutaj ja w ogóle się zastanawiam nad jedną rzeczą, jeżeli chodzi o te preordery. Kiedyś pamiętam... Tym, że ja zawsze wybieram taką opcję, że odbieram grę w sklepie, dlatego nie mam jakichś problemów z... że paczka gdzieś zaginie. Mhm, jasne. No ale to jest akurat jeszcze inna sprawa, więc tutaj nie ma większej dyskusji. Ja natomiast jeszcze taki mam, chciałem poddać w ogóle pod wątpliwość jakiekolwiek preordery w tej chwili, bo w tym momencie preorder tak naprawdę nic nie dostajemy za to, że zamówimy tą grę nawet pół roku przed premierą, bo sklepy czasami biorą zamówienia na pół roku przed oficjalną premierą. No dobrze, teraz... to już pal licho, tylko wiesz, to preorder główną zasadą preorderu jest taki, że tą grę zamawiasz wcześniej i ją masz, prawda? Oni są w stanie powiedzieć, było tyle i tyle zamówień, więc potrzebujemy na sklep tyle i tyle kopii. Oczywiście. Po czym później w jakiś magiczny sposób przychodzi tartak i jemu się mówi, że dla niego nie starczyło. No, no to jest trochę smutne. Znaczy nie jest smutne to, że tartak przychodzi, tylko że tej gry dla niego nie ma. Tartak przychodzi tam ciągle, no to jest wiesz. Nie no, właśnie między innymi jak korzystam z... Pytałeś o zasadność pre-ordera. Ja korzystam z tego pre-ordera, ponieważ no nie mam w Gdyni dobrego sklepu komputerowego, na którym mogę polegać w tym względzie. Jest Empik w samym centrum, jasne, który na pytanie, kiedy będzie dostępna gra, zawsze odpowiada, kiedy przyjdzie. Mm-hmm. No właśnie. Jest to 2 tygodnie przed premierą światową. Tak. Nie ze wszystkimi sklepami jest tak dobrze w Polsce. Założy się, że Bad Company 2 już tam leży na półkach. Także no i ja często nie mam wyjścia, tylko jak zamówić taki preorder, bo do MediaMarktu, do Saturna musiałem jechać do Gdańska, a to też czasem mi się nie uśmiecha. No bo to jednak tam jakaś odległość jest, mimo tego, że to Trójmiasto i tak dalej, ale to trzeba pojechać i trochę czasu stracić, więc jednak ten preorder ma sens. Szkoda mi czasu, kiedy wyjdę z pracy o czwartej, miałbym jeszcze z Gdyni do Gdańska jechać. Nie, no pewnie, no to jest... To jest jednak ja zawsze zamawiam głównie po to, żeby mieć tą grę zawsze dostępną tego i tego dnia. Mhm. Wiadomo, że z jakimiś tam słabszymi tytułami to nie ma problemu, mógłbym spokojnie iść do sklepu i ją dostać z półki. Tak.
Tak. Ale są takie premiery takich gier naprawdę dużych, gdzie to trzeba zrobić priorytet, bo może zabraknąć. Mhm. No i plus jest taki, że jak zrobię priorytet, to zawsze coś dodają do tego. No właśnie. Jakąś pierdółkę. Właśnie to jest to, do czego zmierzam, bo kiedyś pamiętam jeszcze za czasów, gdy więcej zamawiałem na PC, to było parę lat temu, często się zdarzało, że właśnie do preordera dostawałem jakąś, no coś, jakiś mały tam prezencik, czy jakąś grę dorzucali, taką starą, z klasyki, czy miałem powiedzmy jeden dzień wcześniej grę u siebie, a w tej chwili, mimo tego, że ja zamówię preorder, to nie mam ani niższej ceny, ani żadnego dodatku, także zamrażam swoją kasę na jakiś tam czas, a jak przychodzi premiera, to się okazuje, że ja w ogóle tej gry nie dostanę, bo będę musiał czekać. No tak ostatnio miałem z Mass Effectem, więc... Dwie sprawy. Po pierwsze, często są edycje, które można zamówić tylko i wyłącznie w pre-orderze. Mhm. Bo często się tak zdarza, że taka edycja jest niedostępna albo jest jej bardzo mało w sklepie. Oczywiście. Druga sprawa jest taka, że jeszcze jakiś czas temu różne sklepy do gier dawały gadżety pokroju otwieracza do piwa, pointera, latarki, scyzoryka, które prawdę mówiąc są mi do niczego niepotrzebne. Więc te preordery faktycznie nie były atrakcyjne. Ale teraz coraz częściej się zdarza, że złożenie preordera jest równoznaczne z otrzymaniem klucza do bety, z otrzymaniem dodatkowego stroju, dodatkowej broni, dodatkowych poziomów do gry i tak dalej. Także są już to kwestie warte rozpatrzenia. Mhm. A ostatnia sprawa jest taka, że nigdy nie płacę za preorder z góry. Właśnie po to, żeby nie było takiej sytuacji, że gra jest na półce, a ja czekam, bo moje zamówienie gdzieś utknęło, bo jeszcze do mnie nie doszło, bo coś się stało. Ten jeden mój przypadek, o którym mówimy, jest wyjątkowy, bo w szczególności zależy mi na tym, żeby ta paczka przyszła właśnie z tego sklepu, ale nigdy nie robię tak, że płacę za priorytet z góry. Nie zamrażam pieniędzy, nie jestem sponsorem tego przedsiębiorstwa. No bo jak coś się stanie, to możesz się wycofać, prawda, z tego jakiś tam... Zgadza się. Ja pamiętam, kiedyś miałem taką sytuację, że w sklepie internetowym zamówiłem Dead Space. Miał do mnie przyjść w dniu premiery. Skontaktowałem się z kurierem, który mi powiedział: zgubiłem pana paczkę. Nic nie powiem. No to skoro pan nic nie poradzi, mojej paczki nie ma, no to ja uznaję, że umowa jest... że umowa przestała obowiązywać. Pojechałem do sklepu, kupiłem grę, a za dwa dni odbieram telefon z tego sklepu i czemu pan nie odebrał od nas gry? Wie, no bo kurier je dla mnie nie miał. No często się zdarza tak, że kurier przyjeżdża dzień, dwa dni później, to mógł pan poczekać. Ja mówię: szanowny panie, to nie rozchodzi się o to, że ja nie mogłem czekać, bo ja czekać mogłem, tylko skoro kurier powiedział, że mojej paczki nie ma, bo ją zgubił, no to to nie była kwestia czy czekania, tylko braku paczki. No. I ze względu na takie sytuacje nigdy nie płacę za preordery z góry. Mhm. No ale nie zawsze mamy taką możliwość, wydaje mi się. Tym bardziej... Sklepów jest tyle, że wystarczy... Bo w Polsce to w ogóle jest troszeczkę inna sprawa, bo tutaj możesz powiedzmy zamówić cokolwiek za pobraniem i to jest ten jedyna możliwość. Tak. Że będziesz miał tą kasę powiedzmy dopiero w momencie, gdy bierzesz paczkę i to ją wydasz, ale na przykład nie spotkałem się w polskich sklepach z grami, że płacimy kartą kredytową, płatniczą, jakąkolwiek i pieniądze są ściągane dopiero w momencie wysyłki paczki, tak jak ma to w większości miejsce w sklepach z Wielkiej Brytanii, także no, to tu jest trochę to dziwne dla mnie. Znaczy jest o tyle fajnie, bo to jest dużo bezpieczniejsze. Sklep nie przechowuje numeru karty kredytowej twojej i tak dalej, no ale żyjemy w takich czasach. Epic jeszcze wprowadził taką specyficzną formę pre-ordera, że można miesiąc wcześniej kupić jakiś gadżet za drobne pieniądze rzędu 20-30 zł i zakup tego gadżetu jest automatycznym zamówieniem pełnej wersji i potem koszta, które poniosłeś w związku z zakupem tego gadżetu, są odliczane od kosztów gry, kiedy ona już przyjdzie. Pamiętam, że sprzedawali w ten sposób koszulki Fallouta, dodatkową furę do Need for Speed i jeszcze kilka innych rzeczy. Także ktoś, kto kupił koszulkę Fallouta za 30 zł, to potem mógł to 30 zł odliczyć od kolekcjonerskiej wersji Fallouta.
No ale cena w Empiku chyba i tak była dosyć wysoka, z tego co pamiętam. No jak to w... Musiały się koszulki zwrócić, nie? Tak jest. Jak to w Empiku. No pewnie. No każdy musi wyjść na swoje, nie ma co. No też jest tak w Polsce, że jak robicie preorder, na przykład gra wychodzi w Polsce w piątek, to macie tą grę w piątek w skrzynce, czy... Zależy, wiesz, naprawdę. Mi się nie zdarzyło. Czy jest sklep, który gwarantuje rzeczywiście tą datę? Żaden sklep ci nigdy nie zagwarantuje. Nigdy nie zagwarantuje, dlatego nigdy mi się nie podobało, że premiery gier są w piątki, bo to dla mnie oznaczało, że nigdy nie będę je miał na weekend. Mhm. Tak jest, zgadza się. No tutaj niestety gwarancji nie mamy. No chyba, że sklep będzie posiadał tą grę wcześniej i nie wiem, zaryzykuje, czy będzie mógł ją wysłać z dwa dni wcześniej do ludzi, więc w piątek czy nawet w czwartek ona tam dojdzie. Kiedyś pamiętam, takie rzeczy się zdarzały, teraz raczej nie doświadczyłem tego. No różnie, bo to zależy od sklepu i zależy kiedy do sklepu dotrze kopia. Bo... Jasne. Pamiętam, że kiedy kupowałem Wiedźmina jeszcze w sklepie Gram, to dostałem go chyba dwa dni przed premierą sklepową. Także. Mhm. Ale to był zamierzony zabieg. Także. Jasne. Ale tutaj też mamy troszeczkę inną sytuację, bo tam Wiedźmin, polska gra, chociaż nie wiem, podejrzewam, że tłoczona i tak mogła nie być w Polsce. Nie wiem, nie znam szczegółów, nie chcę się wypowiadać. Ale to był zamierzony zabieg, ci, którzy zmierzyli preorder, dostali grę dwa dni wcześniej. Jasne, no i tam były starania, żeby rzeczywiście tak to się wydarzyło. To prawda. Dobrze, ja myślę, że... No i teraz powiedzcie mi, jak taki mały osiedlowy sklep ma konkurować. No ale, to jest, wiesz, to jest problem nie tylko chyba sklepów komputerowych, tylko jak w większości każdego branża kontra duży jakiś tam moloch, prawda? No więc właśnie, każdy moloch będzie w stanie ugrać lepszą cenę bezpośrednio od sprzedawcy, od hurtownika, będzie w stanie wyczarować jakiś gadżet. No nie ma szans, żeby się duży równał z ceną z małym. Oczywiście, no jeżeli mały sklepik przyjdzie do dystrybutora i poprosi 10 sztuk jakiejś gry, no to wiadomo, że temu dystrybutorowi się albo totalnie nie opłaca w ogóle go obsługiwać, albo da mu cenę sklepową, tak. 10 sztuk to jest klient indywidualny, tak? No, dokładnie. No ale małe sklepy podejrzewam, że nie sprzedadzą więcej niż no nie wiem, no z kilkadziesiąt sztuk myślę, że to już jest maksymalnie. No ty wiesz, mały sklep też nie może sobie pozwolić na to, żeby kupić towar 50 sztuk, a potem przez półtora roku to ma gdzieś wisieć, prawda? No, dokładnie. I powoli schodzić, bo to... Albo w ogóle nie zejść. Albo w ogóle, tak. To co, oni tak zamawiają, że dostają zamówienie i dopiero nie dokupują? Znaczy, podejrzewam, że większość sklepów, znaczy nie chcę się wypowiadać, znaczy, bo nie znam tego dokładnie, ale wydaje mi się, że właśnie tak to jest, no bo mnóstwo ludzi wiecznie narzeka, że coś niby jest dostępne online, a jak się okazuje, to oni dopiero muszą to zamówić od hurtownika i tak dalej. No bo też, bo podejrzewam, podejrzewam, że Saturn, że Media Markt to są takie sieci, które działają w ten sposób, że dostają ileś tam kopii, jak się nie sprzedały, to zwracają je do wydawcy, nie płacą za te kopie, które zalegały na półkach. Mhm. Ale taki prywaciarz z hali, który siedzi na 6 metrach kwadratowych, no to on musi wyłożyć kasę za te gry, kupić je i podejrzewam, że już nie ma ich komu, że nie ma komu ich zwrócić. No to się wszystko zgadza. Dobra, zostawmy już ten temat, bo trochę się rozgadaliśmy na to, ale dobrze, przynajmniej nikt nam nie zarzuci później, że pominęliśmy forum zupełnie. Został nam jeszcze jeden temat, taki stricte forumowy, który chcieliśmy poruszyć. On się w sumie pojawił dopiero dwa dni temu. To jest temat założony przez użytkownika Royo. Chodzi tutaj o RPG inaczej? Nie. Tak brzmi tytuł tego tematu. No i użytkownik Royo pisze, że pokusił się o jego założenie. Temat, który teoretycznie nie będzie odbiegał pewnymi czynnikami od tych znanych z konsol czy pecetów, ale będzie nawiązywał do zupełnie czegoś innego. I tak jak on napisał, cytuję: jestem przekonany, że wielu z was, a na pewno jakaś część, grywała niegdyś w RPG takie narracyjne, gdzie każdy ruch postaci tworzymy my sami, mówimy w pierwszej osobie, tworzymy relacje z graczami, którzy siedzą obok nas, a nie w zupełnie innym miejscu, kraju, czy też świata. I on na końcu stawia takie pytanie: czy graliście kiedyś w jakieś ciekawe systemy
bo chodzi tutaj o systemy RPG oczywiście, czy może dalej to robicie. No i jak wpłynęło to na wasze dalsze losy związane z RPG na konsolach i na PC-tach? Temat się jeszcze, tak jak mówiłem, temat się jeszcze bardzo nie rozwinął. Jest dosłownie 5 odpowiedzi w tej chwili, czy 6. Może tak mało osób grało w papierowe RPG. No właśnie, tak, bo ty grałeś, ale ja na przykład nie. Wojtek ja, chyba... Ja na ten przykład nie. Ja na ten przykład nie, a Wojtek też nie grał, z tego, co się orientuje. Znaczy, też nigdy nie miałem okazji. Zawsze chciałem spróbować, ale jakoś... Tak, oczywiście. Ja tak sam... do tego, do tej okazji, żebym mógł się z kimś pograć. Mhm. To Tartak, ty musisz w takim razie opowiedzieć. Mus to mus. Ja tak jest. Że jak to się gra? Im jesteś starszy, tym trudniej się 5 mężczyznom zebrać w pokoju i marzyć przez cały dzień. Także... To prawda. Tak, ale powiem wam, że jasne, tak, grałem w papierowe RPG. Nie mam jakiegoś wielkiego doświadczenia w tym aspekcie, bo większość czasu poświęciłem na Warhammera. Bawiłem się też trochę zewem Cthulhu, ale większość czasu poświęciłem Warhammerowi i to są dwie zupełnie inne bajki. RPG komputerowe to są przygody dla jednej osoby. Mhm. Natomiast sesje RPG-ów papierowych ja traktowałem raczej jako spotkania towarzyskie. Jasne, sama gra była czynnikiem, była powodem, dla którego się spotkaliśmy. Było super, było śmiesznie, było fajnie. Natomiast to było spotkanie towarzyskie. To było 5, 6 albo i więcej osób, trochę piwa i dużo frajdy. A czyli co, nie zdążyliście nigdy zagrać do końca, bo wszyscy... Nie, no, jasne, kończyliśmy sesję, kończyliśmy całe kampanie, całe przygody. Natomiast ma się to nijak do gier na komputerach czy na PC-tach, bo tak długo jak gra się w grę papierową i jest mistrz gry, czyli osoba odpowiedzialna za prowadzenie tej gry, to możesz puścić tą grę w każdą dowolną stronę. I każdy głupi pomysł można zrealizować pod warunkiem, że masz dość szczęścia przy rzutach kośćmi. Natomiast grając w komputerowe RPG jesteś ograniczonym mechaniką narzuconą przez ten system i pomysłami narzuconymi przez scenariusz, także no to jest też bardzo fajna zabawa, ale nie sposób jej porównać. No masz pełną dowolność i otwartość względem poznawania jednego przygotowanego scenariusza. Rozumiem, a chciałem się zapytać, bo zawsze mnie to ciekawiło, bo rozumiem, że zawsze grałeś w jakiejś takiej zgranej grupie ludzi, tak? Czy to były raczej przypadkowe osoby? Albo nie, jakieś... nigdy nie uczestniczyłem w sesji z przypadkowymi osobami. To byli zawsze przynajmniej moi dobrzy znajomi. A mi tak wybierał ludzi. Stałem w większości to byli jacyś bezdomni. Stałem na peronie kolejki podmiejskiej z książką. Z kartką. Podchodziłem do ludzi, pytałem, czy nie chcą zagrać ze mną. Nie, no. W zamian oferuję ciepłe pomieszczenie i piwo. Ale ja myślę, że ten, że to nie byłoby całkiem takie głupie, bo to wiesz, różne takie losowe przypadki mogły się wydarzyć przy tym. Na szczęście miałem i mam dość dobrych znajomych, żeby nie musieć. Nie, ale chciałem zapytać jedną rzecz jeszcze, czy nawet w takiej zgranej i znanej grupce znajomych, czy nie wkrada się jakaś sztuczność podczas takich sesji, czy to raczej tak naturalnie wychodzi i fajnie, bo właśnie zawsze mnie to ciekawiło. To znaczy, wiesz, zależy jak to gra i zależy w jaki system gra, no bo są takie sesje, w których faktycznie wszyscy się napinają i podchodzą do tego poważnie.
ja kilka razy rozmawiałem z obcymi osobami o Warhammerze i one wszystkie wspominały Warhammera jako system mroczny, ciężki, a moje odczucia były zupełnie inne. To wszystko zależało od podejścia ludzi i od mistrza gry i od tego, jak się tą grę rozgrywało. Dla mnie to była na przykład gra o kombinowaniu, jak wynieść trupa zawiniętego w dywan z pomieszczenia, żeby nikt tego nie zauważył. No, to oczywiście mało, nie mroczy. Nie, bo to są, dla mnie to są takie te tarantinowskie trochę klimaty. Dla kogoś to może być straszne, a dla nas to było zawsze śmieszne. Dla nas na przykład było zawsze śmieszne to, że mimo przestrogi mistrza gry my zawsze chodziliśmy z nabitą bronią. To znaczy mieliśmy nabite kusze. Mhm. I często się zdarzało tak, że mistrz gry rzucał za nas kośmi i okazało się, że czyjaś kusza wypaliła i trafiła mnie w łydkę, bo niósł ją kolega, który szedł za mną. Aha. I to dla nas to było śmieszne. No. Mieliśmy taki zwyczaj podczas sesji, że do niezbadanych pomieszczeń wrzucaliśmy krasnoluda. I to nie prosiliśmy go o to, żeby wszedł, tylko wykonywaliśmy rzut kości, czy my będziemy silniejsi od niego, żeby go chwycić, otworzyć drzwi i go tam wrzucić, wbrew jego woli. Mhm. My wykonywaliśmy rzut, czy mamy tyle siły, on wykonywał rzut, czy jest się w stanie obronić przed tym i koniec końców było na stylu, że go wrzucaliśmy do tego pokoju. No. To było dla nas śmieszne. No. Mhm. I w ten sposób wyglądały nasze sesje. Natomiast jeżeli ktoś ma ochotę siedzieć na przykład w zbroi płytowej na sesji i mówić wierszem, no to podejrzewam, że taka sesja też może być fajna, jeżeli gra się z odpowiednimi ludźmi, którzy podzielają to podejście. Natomiast, i potrafią się wczuć w klimat, tak? Tak, natomiast my wychodziliśmy z założenia, że mamy mieć frajdę. No oczywiście, no, nie każda sesja i nie każda sytuacja była taka głupia, natomiast zawsze podchodziliśmy do tego z przymrużeniem oka. Mhm. No, a powiedz mi, czy w taką grę może grać każdy? To znaczy, nieważne, czy się każdy zna na jakimś tam takie świecie? Nie, powiem ci, z Warhammerem sytuacja była... Oczywiście, no, ktoś, kto przyszedł prosto z ulicy, mógł nie wiedzieć, kto to jest Sigmar, prawda, mógł nie znać zwyczajów. Ktoś krzyknął Skaven i wszyscy zaczęli uciekać, a ta jedna osoba nie wiedziała, o co chodzi, no bo nie znała świata, nie znała terminologii. Natomiast zawsze wystarczyło określenie, to jest świat średniowieczny, w którym funkcjonuje magia i potwory. Mhm. Okay. I po takim wprowadzeniu ktoś mógł w jakimś stopniu brać udział w sesji. No, oczywiście no, nie mógł smakować wszystkich niuansów, ale no, był w tej sesji użyteczny i po kilku takich sesjach zaczynało łapać, o co chodzi. Mhm. Dużo zależało też od mistrza gry, no bo ktoś mógł nie znać mechaniki, taka osoba mogła nie prosić na przykład o rzutni, mogła nie spróbować. Tam zjadła kostki czy coś. Na przykład no, były takie sytuacje, że ktoś wchodzi do pomieszczenia, wpadł w pułapkę, no i sprytny gracz zaraz krzyczy, ale hola, przecież ja mam ileś tam punktów zręczności, może w ostatniej chwili udało mi się odskoczyć od tej pułapki, albo mam tyle punktów spostrzegawczości, może udało mi się jednak zauważyć tą pułapkę, wiesz, zaczynało się przekonywanie mistrza gry do własnej racji, mhm. Trwało to 5 minut, mistrz gry mówił, no dobrze, pozwolę ci rzucić kością, ale z ujemnym modyfikatorem i tak dalej. No mhm. Osoba, która wchodziła do gry z boku, nie była przyzwyczajona do takich zagrań, ale nie jest to nic ponad siły, także... Rozumiem. Czyli to tak wszystko bardziej polega na jakieś takie kwestie umowne i bardziej dogadywanie się, czy to jest z góry określone przez jakiś system? To zależy od mistrza gry, to zależy od podejścia graczy. Oczywiście można grać tak, że
dogadujemy się, co robimy, a znajdzie się ktoś, kto powie przepraszam, ale wydaje mi się, że skoro wyrzuciłem 20, to powinienem zadać 9 punktów, a nie 8. No, wiesz, no to nie o to chodzi. Można grać z otwartą książką i cytować z zasady. No, mhm. A to chyba nie o to chodzi do końca. Nie o to chodzi. No, zasady były po to, żebyśmy wiedzieli, co i kiedy można zrobić. Natomiast nigdy nie przeszkadzało to, żebyśmy weszli w dyskusję z mistrzem gry. Mhm. No, z mistrzem gry to nie ma dyskusji. Zaraz spadnie na ciebie lawina i... Pamiętam, że w jednym w rozszerzeniu instrukcji, chyba w zasłonie mistrza gry, to był taki karton składający się z czterech części A4, którymi mistrz gry odsłaniał się od graczy i po wewnętrznej stronie miał pełną tabel. To była taka ściąga. I dodatkiem do zasłony mistrza gry była tabela trafień krytycznych, czyli rozwinięcie zasad z podstawowej wersji. Trafienie krytyczne to było takie, tak jak się pewno domyślacie, trafienie krytyczne, czyli to trafienie szczególne, które zadawało więcej obrażeń. No jasne. W podstawce to było to właśnie w ten sposób opisane, trafienie krytyczne, dwa razy więcej obrażeń, koniec. Natomiast wyszedł taki dodatek na kilkanaście stron, który dokładnie opisywał, co się dzieje przy trafieniu krytycznym w daną skończeń przy konkretnym typie obrażenia, czyli obrażenie od ognia, od miecza i tak dalej. Jasne. I te kilkanaście stron zapewniło nam tyle frajdy. Zdarzały się takie trafienia krytyczne z Fireballa, które kończyły się, cytuję, po twoim bohaterze została tylko para dymiących butów. Mieliśmy z tego frajdę. No, oczywiście koniec końców kończyło się to tym, że mistrz gry pozwalał na jakiś rzut, na jakiś rzut obronny, żeby ta postać kontynuowała grę, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś przez 2 godziny musi siedzieć na kanapie i tylko słuchać. I gasić się. I gasić buty. Natomiast no, nie wyobrażam sobie, żeby zestawić teraz takie doświadczenia i dowolność z grami komputerowymi, no bo to jest zupełnie inny świat. No, z komputerem nie pogadasz. Mhm. No tak, mi się kiedyś zdarzyło, miałem takiego dobrego znajomego, powiedzmy, internetowego, z którym graliśmy w Baldur's Gate, w jedynkę. I przeszliśmy prawie całą grę, nam się udało przejść, ale graliśmy tylko we dwójkę, każdy kontrolował bodajże 2 postacie, jak dobrze pamiętam, ale graliśmy w ten sposób, że strasznie bawiliśmy się grą. I nie to, że musieliśmy tam szybko wytłuc jakieś potworki i coś tam strzelić, tylko po prostu odgrywaliśmy, czyli takie prawdziwe RPG, no, roleplaying, tak? I udało nam się naprawdę taką fajną historię stworzyć. Stworzyliśmy sobie po 2 postacie i po prostu można by było nawet chyba dobrą książkę na ten temat napisać, bo te postacie staraliśmy się je tak odgrywać cały czas. W ogóle wtedy jeszcze nie było Skype'a i tak dalej. Mieliśmy połączenie modemowe. Także wszystko się odbywało poprzez tekst. Także każda rozmowa to była ściana tekstu i żeśmy stali przed jakimś domkiem i dyskutowali na przykład przez 15 minut, czy my tam wejdziemy, co zrobimy i tak dalej. No i naprawdę podchodząc w ten sposób do rozgrywki, to jest zupełnie inna para kaloszy. Zgadza się. A Wojtek, ty nie grałeś nigdy w RPG. Nie, w żadnym. Nie. Nie wiem, co RPG znaczy. A, no to dobrze. No, cechą charakterystyczną z sesji RPG jest to, że po takiej sesji można sobie opowiadać historię jeszcze przez lata. No, do tej pory się nam graliśmy 10 lat temu w tego Warhammera, a pamiętamy takie sytuacje, jak na przykład ta, że kiedyś się tunelami tunelami kanalizacyjnymi wspinaliśmy się do jakiejś twierdzy, chcieliśmy wyskoczyć ze studzienki burzowej na 2 wartowników i pierwsza osoba, która wyskakiwała, nie wykonała rzutu, poślizgnęła się i spadła na całą resztę bandy, która się kotłowała w tym tunelu. I z całej tej zasadzki były nici. No,
sesje właśnie RPG mają to do siebie, że pełne są potem opowieści, które można sobie opowiadać. Natomiast no, jak chcesz mi opowiedzieć o jakiejś wyjątkowej historii, która przydarzyła ci się w Dragon Age, skoro ja grałem dokładnie w tą samą grę? No właśnie. I jeżeli grałem w nią skrupulatnie, to przydarzała mi się dokładnie ta sama historia. No, może jest się chyba ta różnica. Nowe RPG idą w tym kierunku, że może się okazać, że u mnie zginął gracz A, a u ciebie gracz B, ale koniec końców i tak natłukliśmy tego... Graczowice. To jest nieporównywalne doświadczenie. No w takim razie będę musiał kiedyś poszukać. Wezmę sobie książkę, pójdę na peron. Może zrobimy online. Online, tak. Tak, właśnie, na Skype'ie. I będziecie wtedy mieli na setny odcinek Forum Ogadki sesję RPG. My będziemy przyjmować te telefony z sugestiami, co powinniśmy zrobić. No to, może nie jest to głupi pomysł całkiem. Te takie głupie pomysły czasami naprawdę fajnie mogą się rozwinąć. Dobra. Chaos. Jeden wielki. Na tym kończymy forumową część dyskusji o RPG-ach i konsolowych grach i sklepach konsolowych i na spoilerach także. A przejdziemy powolutku do gier. Ale myślę, że... Puścimy muzyczkę wam jakąś. O, puścimy muzyczkę. Tak. Zawsze chciałem puścić tę muzyczkę jakąś w połowie nagrywania. Dobra, to Wojtek teraz puści muzyczkę. Yes. Okej, to co, już po muzyczce. Wojtek się cieszy, że mógł włączyć muzyczkę i będziemy kontynuować podcast. Przechodzimy do gier. I graliśmy w mnóstwo demek i graliśmy też w parę pełnych wersji, no oprócz Tartaka, bo do niego jeszcze paczka nie doszła, a że ma wszystkie gry w jednej paczce, no to... w tak zwanym międzyczasie nie miałem Xboxa, tak? A w tak zwanym międzyczasie... O, właśnie. Jeszcze to doszło na ten... I totalnie się nie orientuję w tym... Także w zasadzie ja nie wiem, co ja tu robię, poza tym, że mogę trochę opowiedzieć o fabularnych RPG-ach. No, tak, tak. Wszystko się zgadza. Nie, no ale już na poważnie. Ostatnio wszyscy się bardzo podniecili, bo wyszło demko Yakuzy 3 i od niej chcielibyśmy zacząć. Ja się też się bardzo napaliłem w ogóle. Te filmiki z Yakuzy, które się tam pojawiały w internecie wcześniej, to tak narobiły mi smaku. I w sumie zainstalowałem, tak siedziałem, wyczekiwałem, aż się to demko zainstaluje, bo to tam ściąga, instaluje i tak dalej. Jak to na PS3? Jak to na PS3 bywa. Kochany, ja żeby ściągnąć to demko, to założyłem konto na europejskie. A no właśnie, bo ty nie mogłeś ściągnąć z tego. No. Tak to jest właśnie, jak się w trzecim świecie mieszka. No ale... ale już po włączeniu tej Yakuzy po prostu opadły mi ręce, szczęka. Wszystko mi opadło, wszystkie kończyny i w sumie nie wiedziałem teraz, czy mam grać, czy mam to wyrzucić od razu, czy dać jej szansę. Na początku musimy powiedzieć, że nie jesteśmy zbytnimi fanami japońszczyzny, prawda? Właśnie, no. To trzeba wiedzieć, bo nie, może nie doceniamy tego tak jak, wiesz, tak jak pani japońskich rzeczy. Oczywiście, ktoś się mógł mocno też napalić na tą grę. Ja absolutnie też nie jestem fanem japońszczyzny, to już nie raz podkreślam. Nie, my tylko Gearsy, futbol amerykański, tak. I piwo. To właśnie te dwa ostatnie. I czasami FIFA. No tak, piłka nożna. No wiesz, soccer. Piłka co? Soccer. No i włączyłem sobie tę Yakuzę i po prostu... No nie wiem, no dla mnie ta gra... Ja nie wiem, czy japońscy twórcy gier ogólnie, bo ja też grałem tam, powiedzmy, tak samo, to samo wrażenie miałem grając w Pro Evolution Soccer jakiś czas temu. Nie wiem, czy japońscy twórcy gier komputerowych wychodzą czasami poza swoją planetę i czy oni w ogóle wiedzą, co się dzieje na świecie, jeżeli chodzi o... Oni nie mają internetu, oni mają duży LAN w całej Japonii. No właśnie, pewnie dlatego. I na tym ostatnim firewallem chyba jest ściana betonowa i niestety już tam nic nie ma. No ale co do tej Yakuzy, no to ja jestem po prostu strasznie zawiedziony. Włączasz grę i pojawia się menu, które widzieliśmy już miliard razy. Na PS1. Tak, na PS1. Dokładnie. I kwadratowe bloczki z napisem start i chyba tam quit. To wszystko. U mnie to było tak, że najpierw był śmiech, potem był aż płacz z tego śmiechu, a na końcu był tylko płacz, także.
Czy no nie, no jeżeli ja widzę dialogi, ja rozumiem, że może być dużo tekstów, czy coś w tym stylu. Skoro w Dragon Age'u można było nagrać wszystkie dialogi i naprawdę było ich sporo, a tutaj Yakuza leci tekstem i lecą co chwilę. Mało tego, że nie lecą tekstem, ale postanowili, żeby nie było ciszy, postanowili wrzucić jakiś dźwięk i wpadli na to, że dadzą głos nadawania telegrafu, tak? I w ogóle w żaden sposób nie łączy się jakoś, nie wiem, z akcją na ekranie. Tak jest. Nie wiem, że dla mnie nie wygląda poważnie facet z trwałą na głowie i różowym garniturze, także. Nie no, no to akurat możemy przemilczeć. Pomijamy, nie? No bo to pomijamy, tak, jasne, to trochę też kulturowo jest związane z Japonią i tak dalej, ale no. Jeżeli jedyną animacją, nawet cutscenki, animacje w cutscenkach charakteryzują się tym, że się przełącza kamera i ona cały czas stoi w jednym miejscu i widzimy tylko poruszające się usta jakiegoś zawodnika, którego nie ma zawsze. Nie zawsze. To zdarza się, że bohater mówi, a nie rusza ustami. Oczywiście. No to o czym my tutaj mówimy? No takie gry mogły jarać, nie wiem, 5 lat temu, ale nie w tym momencie, gdy widzieliśmy takie rzeczy jak Uncharted, rzeczy jakieś tam od BioWare'u typu Dragon Age czy Mass Effect. Do Heavy Raina to nawet nie porównuję, bo to jest zupełnie inna bajka. Ale spoko. Przeżyłem już te dialogi. To jak to zostało nam zaprezentowane, na grafikę też przymknąłem oko, bo to nie zawsze w sumie o to chodzi. No i postanowiłem, że dam tej grze szansę i poszedłem kawałek dalej. Poza pierwszą. No, musimy jeszcze wspomnieć, że tam jest odwzorowane Tokio, tak? Dokładnie tak jak jest. No nie byłem nigdy w Tokio, ale podobno. Właśnie nie byliśmy w Tokio, więc możemy o tym powiedzieć. Wiem, że tam chyba Tapchan, pamiętam, że jeszcze wspominał, że rzeczywiście widział w tej grze miejscówki, w których był rzeczywiście, naprawdę. Tam jakieś kawiarenki, w których siedział, rzeczywiście są grze. Tak jest. A propos tych miejscówek, to dowiedziałem się ostatnio, że czytałem, znaczy się, że z naszej europejskiej wersji wyleciał jakiś bar z hostessami, prawda? To nie tylko z europejskiej, z amerykańskiej też. Z tego, co czytałem, co się dowiadywałem, to chodziło o to, że ta miejscówka, nie dość, że moglibyśmy jej nie zrozumieć jako tam europejscy, amerykańscy gracze, bo tam się kierowało chyba hostessą, tak? Mhm. Oprócz tego miało mnóstwo dialogów. I oni nie zdążyli tych dialogów w żaden sposób przetłumaczyć, ale co, nawet na tekst. Ja, najwięcej z tego, co pamiętam o Yakuzie 3, to były newsy na Kotaku, które raz dziennie raportowały o tym, że jakaś nowa modelka albo nowa gwiazda porno użyczy swojej twarzy jakiejś hostessie. Byśmy tego w ogóle nie... Wiesz, ja nie rozpoznaję niestety japońskich. No ale wiesz, ładna kobieta ma wydźwięk uniwersalny, nie? A tak, ale ładna kobieta w Yakuzie 3 to jest, wiesz, parę poligonów. No, ale wracając do tego. Do rzeczywistości, no. Tak, wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Dałem tej grze, temu demku dałem jeszcze jedną szansę. Poszedłem kawałek dalej, skończyła się taka scena, no i zaczęła się bijatyka, tak? Zaczęli się goście okładać. Która wyglądała jak backyard wrestling. No niestety, ale po prostu jakość animacji i ogólnie tempo tej rozgrywki, no nie wiem, w Mortal Kombat pierwszy grało mi się dużo przyjemniej i ta bijatyka była dużo fajniejsza i w tym momencie, gdy zobaczyłem, jak nasz bohater wyprowadza ciosy i co tam się dzieje, po prostu wyłączyłem tą grę natychmiast i wyleciała z dysku. Nie wiem, co się dalej stało. Na tym kończą się moje wrażenia z Yakuzy 3. Nie wiem, czy doszliście dalej, czy nie. Tak, wiesz, o ile jeszcze walka jeszcze była okej, moim zdaniem, dla mnie. Jeszcze mógłbym to zdzierżyć. O tyle było parę elementów podczas tej walki, które mnie totalnie rozłożyło na łopatki. Katana z dupy. Między innymi katana wyciągana właśnie z tyłka, albo inną z broni jest taki dwumetrowy drąg, który też wyciąga sobie nie wiadomo skąd. Po prostu pojawia się w dłoni. Również elementy, które możemy chwycić podczas bicia się, mają pasek życia. Więc taka lampka nocna chwycona ma czasami pasek życia tak 10 razy większy niż pasek życia naszego bohatera. No wiesz, no bohatera będziesz
będziesz tłukł chwilę, a lampka jak będzie jakaś, nie wiem, platynowa. Nie, właśnie, żeby było śmieszniej, to ten pasek energii jest większy i dłuższy od paska życia, a starcza na dwa uderzenia, czyli raz to uderzysz, to postara tak. Do połowy, drugi raz uderzysz, koniec. Mhm. Poza tym mój bohater nagle zaczął świecić jakąś taką czerwoną łuną, nie wiem skąd. Ja też nie wiedziałem, o co chodzi. Nie wiem o co chodziło, czy to jakiś tam Dragon Ball, prawda? Zaczniemy się przekształcać. Trzeba było zrobić fuzję z tą lampką. Fuzję z lampką na przykład, albo z tym drogiem. No, czyli tak jak słyszycie, na tym skończyła się nasza przygoda z Yakuzą. Ale to warto ściągnąć, żeby się przekonać, czy się trawi japońszczyznę. Tak, oczywiście. Można to potraktować jako taki test. Mhm. No, ale no... Ja nie wiem, myślę, że to jest taki, wiesz, najlepszy test na japońszczyznę. Ja myślę, że to, któreś Final Fantasy i Muscle March jeszcze może. Tak. Znaczy, no jedynym... Na Muscle March to ja czekam jak na... Jedynym usprawiedliwieniem ta Yakuzy 3 jest to, że ona tak naprawdę w Japonii wyszła dokładnie chyba rok temu, tak? Wydaje mi się, że tam premiera była chyba dokładnie 26 lutego 2009. Tak, ona ma chyba rok. Tutaj i w Stanach chodzi dopiero teraz. W tym czasie i dużo wcześniej były gry z lepszymi rozwiązaniami, tak? Oczywiście, że tak. No może... Inaczej, gdyby demo i Yakuzy pokazało się w lutym zeszłego roku, to podejrzewam, żebyśmy je potraktowali tak samo, według tych samych standardów. Tak jest. No, Yakuza 4 w Japonii już wyszła chyba, tak? Kilka dni temu, czy w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu, wydaje mi się. Bardzo możliwe, nie śledzę. Miała chyba być premiera... Mam nadzieję, że nic nie przekręciłem. Jak przekręciłem, to... Wiem, że miała być, ale czy wyszła, czy nie było. Wydaje mi się, że miała być właśnie pod koniec, czy w połowie marca jakoś. No, może tam jest już trochę inaczej, ale... Konta na Japonii na pewno nie będę zakładał, żeby to ściągnąć. Ja mam. Zakładanie konta na Japonii to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Myślę, że powinni wydać taką książkę, zakładanie konta na Japonię dla for dummies, tak? Ja pamiętam, jak zakładałem konto na Japonię, to potem weszły mi cookies do przeglądarki. Ja chciałem się zalogować na swoje konto w PSN-ie, to wszystko miałem w krzakach. I musiałem w tych krzakach znaleźć tą opcję, która... Swoje krzaki. Które z powrotem zmienia język na angielski. Polecam. Bardzo przyjemna procedura. No, to tym bardziej mnie już od tego. Dobra, czyli co, popastwiliśmy się nad Yakuzą. Zostawmy ją w spokoju. Dla mnie rest in peace. Yakuza 3. I przechodzimy do następnej gierki, którą chcieliśmy wam dzisiaj zaprezentować. Tartak chyba grał w pełną wersję, ja nie grałem, jeszcze widziałem tylko mnóstwo filmików. Chodzi tutaj oczywiście o Misadventures of PB Winterbottom. No i teraz Tartak, Kubar, ty grałeś też, czy nie? Grałem, ale nie zaszedłem daleko, bo mnie tam coś innego ciągnął. nie zacząłem się, no bo jestem chyba na drugim świecie, więc to jeszcze nie. Ale spodziewam się, że nie, wiesz, jeżeli zacznę dalej grać, na pewno zacznę, to zatnę się niedługo. Mhm. To powiedzcie coś, bo mi na przykład z tego, co widziałem po filmikach, urzekła mnie muzyka w tej grze. Muzyka jest super w tej grze. Muzyka jest super, tylko jest dość powtarzalna. No. Ale to zależy, w jaki film grasz, bo nie wiem, nie wiem, jak daleko zaszedłeś, ale tam są cztery filmy i piąty, ten, który się odblokowuje po przejściu czterech pierwszych, to mam wrażenie, że w każdym z tych filmów jest inna muzyka, wiesz? A główny temat jest naprawdę fajny i prawdę mówiąc, często mi się zdarzało, że wolałbym posłuchać tego głównego tematu niż któregoś z tych innych filmów. Okay. Także jest powtarzalna, ale jeżeli komuś wpadnie w ucho tak jak mi, to nie będzie mu to przeszkadzało. Mm-hmm. A coś o samej grze? Może więcej powiedz coś ten? Grałeś z Braida? Grałem, oczywiście, że grałem. A widziałeś, grałeś, albo chociaż widziałeś demo ostatniego Ratcheta i Clanka?
Mam ściągnięty na PS3, ale jeszcze nie odpaliłem. O, podpal sobie. Tam były, zdaje się, dwa dema. Jedno dla Ratcheta, drugie dla Clanka. I w demie Clanka była taka sytuacja, dochodził taki mechanizm w tej grze, na którym opiera się cały Winterbottom, polegający na tym, że możesz nagrywać swoje własne klony. No, prosta sytuacja. Potrzebujesz wystrzelić się z katapulty. Katapulta uruchamia się przełącznikiem na drugim końcu mapy, znaczy planszy. Mhm. On nie może stać jednocześnie na katapulcie i jednocześnie wciskać tego przełącznika, więc nagrywasz swojego klona, który idzie sobie w lewą stronę od tej katapulty, dochodzi do lewej krawędzi ekranu i włącza tą walkę, która uruchamia katapultę. Mhm. Sam stajesz na tej katapulcie, wciskasz play i ten gąstek tam idzie, wciska ten przycisk, a ty wyskakujesz na katapulcie. No to jest ten najprostszy przykład. Mhm. Potem jest sześć klonów, które mają ograniczony czas, potem są klony, które zabijają inne klony, więc trzeba je manewrować, no potem dochodzą cuda. W każdym razie momentami łeb mnie, wracałem z pracy, bolał mnie łeb od pracy, siadałem, jak kończyłem mój ten poziom, to mnie łeb jeszcze bardziej. Stawiłeś uszami. Ale jest tak, jak mówię, jestem już przy tym ostatnim, piątym filmie, który się odblokowuje i do tej pory nie skorzystałem z żadnej wskazówki na YouTubie, także jestem dumny i zamierzam to przejść bez żadnych pomocy. Mhm. Warto też zauważyć, że te filmy, czyli te rozdziały podzielone na podrozdziały, to są przekręcone nazwy popularnych filmów i książek. No taki akcent śmieszny. Mhm. Właśnie zauważyłem, tam jest dużo takich, chyba dużo smaczków jest, tak? Jest bardzo dużo smaczków, no i cała ta gra jest dość śmieszna. No, postać... Gra polega na tym, że pan się ugania za ten... Ciastkami. A wszystko zrobi taką grafikę jak z filmów Charlie Chaplin, tak? Charlie Chaplin, czyli takie czarno-białe jest, nie ma oczywiście żadnych głosów, są napisy, tak jak w filmach, wiesz. Tak jest. Między etapami się pojawiają plansze, na których jest zawsze jakiś śmieszny obrazek i kilka linii wierszem napisanych. Rozumiem, że cała gra jest taka czarno-biała, tak? Czy tak. Są jakieś tam takie elementy? Znaczy, nie wiem, czy mam ci spoilerować. Nie, to w sumie nie spoiluj, bo może ktoś rzeczywiście będzie chciał kupić. Pojawiają się kolory, o. Cała gra jest w tym samym stylu, no. Mhm. Ale nie nuży to jakoś bardzo? Nie, bo etapy się trochę zmieniają, cały czas dochodzą nowe elementy. Teraz odblokował mi się ten piąty i ostatni film i tam dochodzi zupełnie nowa mechanika. Także w każdym filmie dochodzi jakaś nowa mechanika. Rozumiem. Także nie jest tak, że jak widziałeś dwie pierwsze plansze, to już widziałeś wszystko. To bardzo fajnie. Winterbottom ile kosztuje? 800 punktów? 800 punktów to jest bardzo, bardzo uczciwa cena. Mhm. Jak za to ile już spędziłeś nad tą grą? No, ciężko mówić. Wiesz, kupiłem ją tego dnia, kiedy z powrotem wróciła do mnie konsola, czyli w środę w zeszłym tygodniu. I gra mi się na tyle spodobała, że od tego czasu nie grałem w Better Bad Company, także... No tak, ale to... To jest najlepsza rekomendacja od każdego, jaka może być. No oczywiście, właśnie. Od kogo jak od kogo. Ale... Nie, no co dzisiaj mamy? Piątek, a ja jeszcze nie skończyłem. No w międzyczasie był jeszcze Bioshock, ale... Starcza na trochę, zwłaszcza, że oprócz tych filmów podstawowych, to po odblokowaniu każdego filmu pojawia się dodatkowa grupa etapów takich zręcznościowo-czasowych. Tak. Czyli takie coś, takie dodatkowe zadania do zrobienia, za które się jeszcze nie zabierałem, ale to też jest na kilka godzin. Mhm. No dobra, także czyli na pewno, w takim razie polecamy. Pod warunkiem, że ktoś oczywiście załapie w pierwszej kolejności ten klimat, a dwa mechanika, ale na... Nie zatnie się na pierwszej scenie. Na Xboxie, jak to na Xboxie, wszystko ma swoje dema, także niczym nie ryzykujemy. No to fajnie. Dobrze. Kolejną grą, którą chcieliśmy przedstawić, to jest co w co Tartak jeszcze nie grał.
czyli Heavy Rain, tak? Ale już żeśmy się śmiali przed nagraniem, że o Heavy Rainie to można powiedzieć jedynie tyle, że w zasadzie nic nie można powiedzieć, jeżeli nie chcemy komuś spoilować. Spoilerować, tak, bo jeżeli chcielibyśmy coś powiedzieć dokładnie, no to już musimy się do konkretnych scen, postaci, więc to już... Ja mogę powiedzieć od siebie tylko tyle, że już prawie mi się grę udało skończyć. Jeszcze nie wiem, kto był Origami Killer. Także mam nadzieję. To ja nie grałem i wiem, a ty nie wiesz. Także mam nadzieję, że nikt mi tego nie powie. Otworzyłem dzisiaj lodówkę, tam była kartka z napisem, kto jest Origami Killer. Ale mogę powiedzieć. Ja płatki śniadaniowe i mi się ułożyło ten. A ułożyło ci się? No nie, no to super. Ale ja nie jadłem. Nawet płatków nie mogę zjeść, spokojnie. Nie, w ogóle nie będę, już mówiłem, nie włączam przeglądarki, wyłączam wszelkie klienty poczty i dopóki nie skończę kampania, to internet dla mnie nie istnieje. No bo jednak ta gra jest warta tego, moim zdaniem. Są bardzo fajne, wyraziste postacie. Moim zdaniem jest trochę za duży hype na tą grę, ale to pogadamy za miesiąc, kiedy już wszyscy ją skończą. Jasne, zgodzę się. Hype na pewno był wysoki, ale wydaje mi się, że mimo wszystko to jest bardzo fajna i bardzo fajnie opowiedziana przede wszystkim historia. Ja mam wrażenie, że branża zatoczyła pełne koło, cofnęła się, wróciła do sytuacji sprzed 20 lat i mamy kolejne Dragon Slayer. Mhm. No... Czyli Quick Time goni Quick Time. No, tak. dla mnie gra przygodowa to jest nie do wyobrażenia jest, że ja mam wykonać czynność, która nie wiem co, która nie wie czym się skończy, bo mamy takie sytuacje jak to w demie, że postać stoi przed drzwiami, domyślam się, że wciśnięcie ruchu gałką spowoduje otwarcie tych drzwi, ale do cholery koniec końców nie mam pewności, co ona zrobi. I mam trzy różne ikony i bawię się zgaduj, która z nich otworzy drzwi i za trzecim razem mi się uda. No. Znaczy nie, jeżeli o to chodzi, to jest to raczej jest to intuicyjnie zrobione. Podczas tych paru etapów, które już przeszedłem, nie zauważyłem, żeby coś... Strzałki są bardzo intuicyjne według mnie. Mam wrażenie, że jedyne co wspólnego Heavy Rain ma z grą, to są sekwencje quick time, czyli te, w których na przykład się walczy, prawda? Tak, to jest coś, w czym można być lepszym albo gorszym, można przegrać albo wygrać, bez względu na to, jaki będzie wynik. No, nie pojawi się napis game over, ale wyjdzie się z obitą twarzą albo nie. No, jest to jakiś wymierny efekt twoich umiejętności. Natomiast obawiam się, na podstawie dema oczywiście, że nie ma tam pola na kombinowanie, na znajdowanie alternatywnych dróg, na kojarzenie faktów. Mam wrażenie, że to jest spacer przez sceny. No właśnie, z jednej strony tak, ale z drugiej strony, bo w demie nie było tego tak widać. Teraz dopiero jak zauważyłem, że nawet te sceny, w których braliśmy udział w demie, naprawdę są... Mimo tego, że nie wyglądają, ale są połączone, łączy się to po prostu w grze w całość, tak. I to naprawdę w pewnym momencie aż opada szczęka. Ja wierzę to, że na przykład, no pamiętam tą scenę z dema, kiedy Shelby rozmawia z, no nie wiem, będziemy mówić o tym, czy ktoś może sobie... Wiesz co, ta gra po prostu przez 2 godziny się rozkręca dość wolno, wiesz, poświęcona na tutorial tak zwany, czyli na przyzwyczajenie się do wszystkich tych ruchów, które będziemy wykonywać później. Ta część, która jest w demie, jest właśnie wycięta z tego tutoriala, więc można pomyśleć, że ta gra po prostu nie ma tempa albo jakiegoś takiego, wiesz. No tak, tylko to się zmienia. Mnie zastanawia to, czy można dochodzić. Mnie nawet tak bardzo w grze nie interesują różne zakończenia, jak różne metody dojścia. Nie, to właśnie mi się wydaje, że to głównie chodzi o zakończenie. Bo ja na przykład podoba mi się to, że na przykład rozmawiając o Falloutie, opowiadam komuś o tym, co mi się udało zrobić w Falloutie, mówię, ale ja tego Fallouta też skończyłem, rozmawiałem z tym gościem i podszedłem do tej sprawy zupełnie inaczej. Natomiast mam wrażenie, że jedyna wariacja w Heavy Rain będzie się pojawiała w tym, jaki film na zakończeniu obejrzysz. Bo nie masz wyboru, że jesteś na parterze, chcesz się dostać na piętro,
to nie masz takiego wyboru, że możesz przekupić tą osobę, która pilnuje dojścia na piętro, albo możesz wyjść i na przykład wykonując szereg czynności dostać się do schodów przeciwpożarowych, albo możesz jeszcze zrobić trzecią inną rzecz. To jest dla mnie gra przygodowa, a z tą no, najłatwiej mi Heavy Rain kojarzyć i chyba popełniał w związku z tym błąd. Znaczy, no ja nie będę tutaj spoilerów żadnych robił, ale niestety nie jest do końca tak, jak mówisz, bo można pewne rzeczy wykonać na różne sposoby. Nie mówmy, że niestety, bo jeżeli się mylę, to się bardzo ucieszę. Nie, można. Na pewno można niektóre rzeczy wykonać na różne sposoby i powiem, że ja pierwszy raz oglądałem, jak brat grał w tą grę. W ogóle siedząc na kanapie z boku, wydaje mi się, że to się ogląda jak dobry film i nawet fajniej niż samo granie tak samemu. Ale na przykład ja potem drugi raz grając miałem zupełnie, w niektórych momentach, nie mówię cały czas, ale w niektórych momentach miałem zupełnie inne sceny, zupełnie inaczej rozegrane i zupełnie inaczej potoczyły się losy bohaterów. Także ja podejrzewam, że to w pewnym momencie gdzieś tam się zejdzie, ale nie jest to aż tak bardzo liniowe, jak mi się wydawało. No i w Fahrenheicie były takie zapchaj dziury między jedną pchającą akcję do przodu sceną, a drugą, które polegały na tym, że przez 15 minut musisz się kręcić po mieszkaniu. Nie, tutaj raczej... Zagrać na gitarze, napić się soku, zrobić siku. I jak odpowiednio dużo rzeczy zrobisz, to akcja będzie pchnięta dalej. Nie, znaczy tutaj można to robić oczywiście. No, dla mnie robienie siku moja ulubiona czynność w Heavy Rain, bo można ją robić praktycznie w każdej scenie. I można spłukać wodę, bądź nie, i tak dalej, ale to... Można ubyć ręce, albo... Tak, oczywiście. Nie, ale są tutaj oczywiście te zapcha i dziury, ale je się wykonuje tak bardzo naturalnie i powiedzmy, że nie traktowałbym właśnie tego jako takie typowe zapcha i dziury, tylko po prostu fajnie się gra, o tak powiem. Okej, i jak... Mogę sobie zrobić jedno, drugie, ale raczej to nie jest nużące absolutnie. A nie jest tak, że strasznie mnie wkurza, jak wstaję rano, robię sobie śniadanie, golę się i mam tego wszystkiego dość, bo robię to x lat tak samo co dzień rano i teraz wrócę z pracy, odpalę Heavy Rain i będę musiał sobie zrobić śniadanie i się ogolić, to nie będzie mnie cholera? Nie, gwarantuję ci, że nawet takie czynności sprawią ci ogromną frajdę. bo wykonanie tego jest naprawdę mistrzowskie moim zdaniem. No i jedno jeszcze, co zasługuje na uwagę w Heavy Rain, to grafika, bo mnie urzekło na przykład, bardzo mnie urzekły twarze, może nie tyle same twarze, co wykonanie oczu bohaterów. Na tych takich obrazach, ekranach loadingowych, tam to jest renderowane w real-time, to naprawdę oczy są zrobione przepięknie. No, nigdzie nie widziałem jeszcze w grze tak dobrze zrobionych. Tak, w tych loadami to rzeczywiście te twarze są mi się zrobione. Jakieś tam jakieś pory na skórach. Jakieś tak tam, jest. No. Można pryszcze nawet znaleźć. Tak. Nawet. No nie no, wiesz, twarze nie są zrobione tak jak ten. Wiadomo, że każdy ma jakieś tam na skórze, prawda? Niedoskonałości. Niedoskonałości to jest pokazane na tym. No. Ale nawet w oczach podoba mi się to, że każde oczy wyglądają inaczej. Druga rzecz, że widać nawet takie żyłki drobne, czerwone w kącikach, które się pojawiają. No, wygląda to niesamowicie. Nie ma tego uczucia uncanny valley, tych sztuczności tych modeli? Nie. Znaczy, niektórych tak. Niektóre kobiece... Ale poruszasz, jak poruszasz postacią, wiesz, to... Ale mimo wszystko tego, że poruszanie postacią jest takie troszeczkę sztuczne, bo to jednak trzeba było dostosować do kontrolera, ale mimo wszystko animacje i ogólnie widać, że tam jest ruch mięśnia, no, nie jest aż to do końca sztuczne. Na mnie osobiście zrobiło to ogromne wrażenie. A jak ci się podoba sterowanie postacią, tak jak jest to zrobione na... Samo sterowanie z początku nie było aż takie wkurzające, no bo tam chodzenie jest na prawym triggerze. Pod gazem. Tak, pod gazem jest chodzenie. Pod gazem. ale później momentami zaczyna irytować, bo niektóre rzeczy trzeba czasami zrobić szybciej, no i tam jednak... Ja miałem w demie takie sytuacje, że na przykład trzy razy musiałem cofać w przód, zanim ustawiłem Shelby'ego tak, jak chciałem. Tak, bo tym bardziej, że on się odwraca, jeżeli musimy odwrócić postać, to nie jest to do końca takie... Próbowałem, schodziłem po schodach i próbowałem się wrócić z powrotem. Postać się zacięła się w schodach tak do połowy pasa, więc stawały. Musiałem zrestartować grę. Także... To nie, to mi się nie zdarzyło. Na cholerę chciałeś wracać. No.
No bo nie spuściłem wody i sam się, kurde, muszę wrócić, nie? No. Na zewnątrz pada, po co będziesz próbuję zawrócić. Gość się po prostu przeniknął przez schody i się zawiesił. Tak, ale absolutnie, bo wiem, że David Cage przed premierą też mówił, że powinniśmy tą grę przejść raz i nie wiem, odłożyć ją na pół roku. David Cage mówi, że przejść ją raz, a trofeum jest za wszystkie zakończenia. Za wszystkie zakończenia, ale podejrzewam, że trzeba ją przejść 3 czy 4 razy, żeby wszystkie pucharki dostać, ale nie o tym chciałem może tak powiedzieć do końca, bo właśnie ta historia jest na tyle interesująca i na tyle różnych sposobów można ją rozegrać, że wydaje mi się, że przejście tego drugi raz zaraz po skończeniu pierwszego przejścia spokojnie dostarczy jeszcze mnóstwo zabawy. To jest tak samo są również takie filmy skonstruowane według tych samych zasad. Mhm. Oglądasz film przez 1,5 godziny, na końcu jest tak zwany mindfuck, czyli o cholera. Niemożliwe. Clusterfuck. I potem oglądasz go jeszcze raz, żeby potwierdzić to, że wszystkie wskazówki co do tego ostatecznego zaskoczenia były przez cały czas na wierzchu. Mm-hmm. Bo historia była poprowadzona w ten sposób, że nie zwróciłeś na nie uwagi. No. Tak, no to się zdarza. To tak jak oglądałeś Fight Club. Fight Club, no, dokładnie. Na końcu mówisz o cholera, a potem jak oglądasz Fight Club jeszcze raz, to mówisz rzeczywiście, nie? Mhm. Tylko to trzeba wiedzieć, żeby to widzieć. Tak mam jest. Mam nadzieję, że w Heavy Rain też tak jest. To cała gra to jest film, prawda? I teraz mamy go podzielonego na sceny. Mhm. I po skończeniu sceny możemy się do niej wrócić, prawda? Możemy ją jeszcze zagrać jeszcze raz. Mamy do wyboru, czy chcemy sobie zasejwować, czy nie. Tak jest. I teraz załóżmy, że mamy film poprowadzony tak, że kogoś tam zabijamy. No. Mhm. Wiadomo, że takie rzeczy tam się dzieją, bo to już, wiesz, nie bez... No to nie jest tajemnica akurat. Nie to tajemnica. Wiadomo od samego początku, jasne. I teraz załóżmy, że cofamy się do sceny, w której zabijamy i prowadzimy ją tak, że tego nie robimy i sejwujemy. Mhm. Teraz idziemy dalej i ta postać się pojawia z powrotem? Nie, tego nie wypróbowałem. Wydaje mi się, że wtedy nie można tego zasejwować. Wcześniej przyszedłeś tylko po to, żeby zmienić pod ten jeden save? To jest takie, to ma jakoś swoją nazwę, to jest problem starca czy coś. W każdym razie to jest problem... Tam już 3 prace doktorskie były na ten temat, więc... Zdecydowanie więcej. Nie, ale jak to jest w tej grze, wiesz... To jest ten problem podróży w czasie. Nie wiem dokładnie, Właśnie co, Marty z przyszłości się ten z DeLoreanem i zmienia wszystko? Podstawowe pytanie jeszcze, jak się cofniesz w czasie, żeby zabić swojego ojca, to czy się w ogóle cofniesz w czasie, no bo skoro cię nie spłodzi, to nie będzie się komu cofać, no i wiesz. Tylko jak oni to zrobili? Czy po prostu zostawiają tak, że idzie film i wiesz? Nie, ginie, ale zaraz ginie i... Podejrzewam, że jak zginie, zagrasz 2 kolejne rozdziały, cofniesz się do rozdziału, w którym zginął, to w tym momencie się rozgałęzia i masz nowe save'a. Jak załadujesz save'a z tego ostatniego rozdziału, to go tam dalej nie będzie. Wydaje mi się, że nie powinno dać się zrobić save'a na tym samym slocie w tym momencie. No nie wiem, mogę się mylić, bo nie próbowałem. Nie, no robisz, masz właśnie do wyboru, wiesz, możesz nie zasejwować, albo sejwować, robisz go na tym samym slocie. Mhm. I co, zasejwowałeś? Proszę? Zasejwowałeś? Nie, właśnie nie, bo nie wiedziałem, co się stało. Może to jest taki zabieg psychologiczny i nikt nigdy nie zasejwuje. Wiesz, siedziałem ręce spocone, wiesz, i nie wiem, czy się kurde zasejwować, czy nie. No, ale powiem wam, że... eksploduje, wiesz, konsola od tego. To... Mhm. Że niektóre sceny naprawdę w tej grze są takie, ja już długo nie miałem takiej okazji, że siedziałem z zapartym tchem, ręce miałem spocone na padzie i teraz... Co się stanie? Czy to? I to, kurczę, jednak fajnie, fabularnie jest to tak zrobione, że... To mam wrażenie, że osoby z brakiem poszanowania ludzkiego życia nie będą miały takiej frajdy. Bardzo możliwe. To nie jest gra dla nich w takim razie. To nie jest gra dla nich, właśnie. Trzeba być wyjątkowo emocjonalnym, albo chociaż trochę emocjonalnym. Czy ja właśnie nie jestem jakoś bardzo taki... Ta gra jest strasznie napakowana takimi emocjami, wiesz, czasami, że mi się wydaje, że za bardzo. Mm-hmm. Jest troszeczkę tak. Bo mamy taką muzykę, która jest bardzo, ale to bardzo taka smutna i klimatyczna. Tak. Dlatego cały czas ten deszcz i w każdej scenie coś się dzieje, wiesz, takiego, że... Mm-hmm. Wiesz, same złe rzeczy, prawda? W każdej scenie dobry uczynek musi spotkać zasłużona kara. No. Wiesz, gram w tę scenę i mam wrażenie, że już po prostu już jestem już napakowany takimi, wiesz, tymi smutnymi rzeczami, że... Mhm. Nie wiem, ale mimo wszystko jeszcze każda następna scena potrafi zaskoczyć. Tak.
No, to jest właśnie... Czym i jak bardzo będzie, będzie bardziej dołująca... W konkretnych scenach, bo mam swoje ulubione i takie, z których sikałem ze śmiechu, wiesz, na podłodze. No właśnie, to może ja mogę od razu powiedzieć, bo też o polskiej wersji troszeczkę, bo mi się bardzo podobało w polskiej wersji to, bo w angielskiej jest, tam sobie idziesz i leci powiedzmy jakiś fuck, albo jakiś fuck off, fuck you, coś takiego. I to w sumie na tym się bluzgi kończą. A u nas, w naszej wersji jest naprawdę tak fajnie, tak kwiecisty twórczo. Jest ten język. Twórczo, no, dokładnie. Ale to nie jest jakiś taki wulgar maksymalny, jak był przy okazji pierwszego Mass Effecta, gdzie tam Rex, jak walnął wiązankę, to tak, wiesz, spod bloku centralnie. Ale, a tutaj naprawdę, gdzie trzeba powiedzieć tam kurwa, czy coś w tym stylu, to leci. Ale nie jest to jakieś bardzo mocno brutalne na mnie. Idealnie pasuje według mnie do gry. No wiesz. To będę musiał wypipkać. To, co... Tak, oczywiście, jasne, bo to wersja dla tam 13-latków idzie. Takich rzeczy, wiesz, bo nas na iTunes ten. Tak, dokładnie. No, ale no, jeżeli o to chodzi, to te sceny naprawdę dostają uroku i nie jest to absolutnie jakieś... A propos polskiej wersji, to właśnie w recenzji, którą miałeś przyjemność maczać łapki, tak. Słyszałem o tym, jak przetłumaczyli słowo Ethan. No, etan. No na ten etan. Brakowało etan. Tylko propana, butana i różnych... Ale to jest powszechne u nas. Ja pamiętam, że... No tak samo była Chloe, tak? Wiesz, ale Ethan to nie jest Chloe, jakieś takie właśnie. Ciężkie słowo, które jest... Ciężko wymówić, prawda? Właśnie. Ale jest tak chamsko powiedziane Ethan. No i zaraz w tej pierwszej scenie po prostu ktoś mówi do ciebie Ethan i naprawdę chce się śmiać. No. Ale to jest, muszę sobie przypomnieć, jak w Mission Impossible był Ethan przetłumaczony, bo on też miał na imię Ethan. Mhm. Ale na pewno nie Ethan. Ale nie, no to jest taka jedna rzecz, która tam powiedzmy troszeczkę kuje w uszy, ale ogólnie polski dubbing wypada naprawdę fajnie i ja osobiście grałem większość gry po angielsku, ale w pewnym momencie przyłączyłem na polski i w sumie jakoś nie chce mi się wracać do angielskiej wersji, czyli to jednak świadczy o jakości tej polonizacji. Są tam oczywiście słabsze momenty, jak to w większości tytułów bywa polonizowanych, ale absolutnie to nie przeszkadza w grze, więc ja myślę, że śmiało można polecić polską wersję. Obejrzę recenzję, ale dopiero kiedy skończę grę. Jak chcesz. Ja oglądałem, nie ma spoilerów. Nie ma spoilerów, no staraliśmy się zrobić to bez spoilerów, chociaż było... No, w przypadku Heavy Raina bardzo ciężko jest, ale niektóre, nawet jak się pojawiają jakieś dialogi czy coś, one są tak wyjęte z kontekstu, że absolutnie nie ma możliwości domysłów jakichkolwiek. Więc... Wrócimy do tej rozmowy. Wrócimy. Ja myślę, że jasne, za kilka odcinków... Wracamy, że za kilka odcinków można o tym Heavy Rainie jeszcze porozmawiać szerzej, podzielić się wrażeniami z konkretnych scen, bo są warte tego. Więc mimo wszystko, jeżeli ktoś się zastanawia nad zakupem, to ja osobiście bardzo polecam. Znaczy, to jest inna gra. To nie jest, oczywiście. To trzeba być świadomym tego, że to nie jest... A to nie będą Gearsy, to nie będzie... Nie będą Gearsy, no. Mnie tylko cały czas męczy, że tam jest mało gry w grze. No, to jest właśnie taka gra, no. To jest taka gra, w której nie ma gry, no. To nie ma gry, no. Ustaw sobie to poziom. Ty się spodziewasz gry, a to jest... Wiesz, tak, ty sobie... na film, w którym możesz coś zmienić, o. Ustaw sobie poziom trudności na ten najwyższy, to żadnego quick time eventa ci się nie uda wygrać i wszystkie twoje postacie zginą i gra się skończy po pół godziny. Nie, ja nastawiłem na ten najwyższy właśnie. Ja się boję tego najwyższego poziomu trudności. Za dużo gazu dodam, wpadnę gdzieś w zakręt. No ale a jeżeli chodzi o długość rozgrywki, według mnie jest wystarczająca. Nie jest jakoś za długa, nie jest też przesadnie krótka. No skoro to ma być film, no to ile może trwać film? No, jak właśnie, ja myślę, że jeżeli by to trwało, nam mówię tutaj o mnie i moim bracie, zajęło nam przejście całej gry około 10 godzin. Znaczy ja myślę, że będą ludzie, którzy przyjdą to raz i powiedzą, okej, taka jest historia, wiem o co chodzi. Jasne. Są ludzie, którzy będą, wiesz, próbowali wszystkie możliwe zakończenia zobaczyć. Ja myślę, że to się może znudzić nawet za drugim czy trzecim podejściem, ale przy okazji... Jak widać po twoim bracie, to są osoby, którym się to nie znudziło. No, są. 30 razem. Oczywiście są, tak jest. No dobra, to deszcz... Pozdrawiam brata, który się okazało, że nas słucha zawsze live, tak? Tak jest.
I mówi, że mam, no, jak nie słucha nas live, to potem ma ten, ma lepszą zabawę, a tak wszystko wie. To jeszcze powiedz mu, kto jest Origami Killerem. Znaczy on już wie, bo on już... Tak, ale to jest dobre, bo on filtruje wszystkie spamy z forów i z komentarzy i mówi mi, w co nie mam klikać, także... Czyli to jest twój prywatny adblock, tak? Tak jest, mój prywatny adblock, heavy rain block. Dobra, to niech deszczyk sobie pada, a my jeszcze mamy kilka gier do omówienia. Chociaż w sumie dużo się nie będziemy nad nimi rozwodzić, bo to są gry dosyć starsze. Nie wiem, czy o Mass Effectie 2 coś powiemy. Wydaje mi się, że już powiedzieliśmy ostatnim razem trochę. Tartak... To już staroć. Tak, staroć już. To nie grałeś. No. Oprócz co nie komentował. Nie, no pewnie. Ja też jeszcze nie skończyłem Mass Effecta, chociaż już jestem dosyć... Ja nawet tego nie zacząłem. Mam w tej chwili gdzieś chyba około 30 godzin nagrane w Mass Effecta, także to już o czymś świadczy i lubię gry, które się nie kończą po 5 godzinach. To jest bardzo fajne. Ale jeszcze chciałem się... Ty nie możesz zagrać w Dante's Inferno. No, nawet nie będę tego kupował. Może kiedyś gdzieś tam na Allegro za jakąś drobną opłatą od kogoś, ale na pewno nie. Zauważyłem, że komentarze Dante's Inferno są bardzo skrajne, bo są ludzie, którzy mi się podobało i twierdzą, że ta gra jest okej, taka, żeby pograć, a są ludzie, którzy po prostu chcą wojnę w tej grze wypowiedzieć, że jest to najgorsza gra, jaką czy to jest najgorsza gra, no to... No. To jest ten typ ludzi, którzy koniecznie chcieliby zobaczyć starcie na arenie Kratosa z Dantym, także... Tak. Właśnie niekoniecznie, bo no, na forum też są ludzie, którzy raczej nie są jakimiś takimi fanboyami Sony, czy tam, twierdzą, że ta gra jest jest najgorszy crap, jaki kiedykolwiek mieli w ogóle w konsoli. Chcesz rzecz gust, ja pamiętam Conan też się nie wszystkim podobał. Moim zdaniem to była bardzo dobra gra. Nie mówiąc już o Rise of the Argonauts. Conan był fajny, bardzo oprócz bossów, którzy byli po prostu przegięci. Łatwi nie byli. No dobra, to nie, nad Dantes też się nie będziemy za bardzo rozwodzić, ale chciałem trochę szerzej powiedzieć, znaczy szerzej, troszkę więcej o Flowerze. Mimo tego, że to już jest stara gra, wszyscy w nią grali, zapomnieli, ale ostatnio się pojawiła w promocji na PSN-ie i nabyłem ją za całe 10 zł polskich. No i muszę powiedzieć, że ja nie wiem... Z Flowerem to jest tak samo jak z tym Dante, z moim zdaniem. Też tak, Nabyłeś za 10 zł płacąc biletami Narodowego Banku Polskiego zróżnicowanych w nominałach, tak? No właśnie. Nie, ale chciałem powiedzieć, że nie wiem, absolutnie nie rozumiem ludzi i w ogóle recenzentów, którzy się naprawdę tak zachwycali i spuszczali nad tym Flowerem, no bo to tutaj to nie jest... Jaki dzisiaj mamy miechem, rzucamy sobie... To nie jest nic wielkiego. Flower jest po prostu takim... To nawet nie jest takie bardzo takie zenowe i uspokajające. To jest ten sam przypadek, co z Heavy Rain. Tam jest mało gry w grze, no. No jest mało gry w grze, ale szczerze mówiąc spodziewałem się... Tak nie lubię, jak jest mało gry w grze. To... No trudno. No normalnie nie lubię, no. Jak ma być gra, to ma być gra, no. Ja się spodziewałem, że tam grafika będzie dużo lepsza, a tutaj mamy, no niby mamy tam Full HD i w ogóle kolorki, trawka, no ale taką trawkę to mieliśmy, tak, bez rewelacji. Mieliśmy 10 lat temu na PC-tach, tak? Środowisko w Far Cryu wyglądało tak samo, jeżeli nie... Oczywiście, że tak. Także tutaj absolutnie nie ma jakiegoś wielkiego szału. Ale gra nie jest aż taka najgorsza. Osobiście pierwsze wrażenie, jakie odczułem grając w to bardzo pozytywne. Tam leci sobie płatek od kwiatka, dmuchamy na niego wiaterkiem i sobie tam lata nad tym polem. Kwiatki inne wyrastają, muzyczka, brzdąkanie, jakieś takie dosyć przyjemne, a później im dalej w las, tym więcej drzew. O, i tak się no robi. Potem zaraz za tym biegnie Markus Phoenix z piłą. I goni płatka. Tak? I goni płatka. No, no takie od razu lepsze, ale od razu lepsze i od razu jest gra w grze. No. Od razu gra w grze jest. Nie wiem. Nie ma krwi żadnej czy coś tam. No, ale takie jest moje zdanie o Flowerze. Nie jest to tytuł wybitny, ale wydaje mi się też, że nie jest to jakiś najgorszy krab i za 10 zł to nie, można się chwilę zrelaksować jak najbardziej. Właśnie z Flowerem to jest tak, że
dla relaksu jest dla mnie za trudna, a jak na grę jest za łatwa. No, no to się zgadza, no bo tam jakbyś chciał zebrać wszystko, tam nie mogłeś się zbierać. Nie potrafię skończyć etapu wiedząc, że jest jeszcze jakiś kwiat, którego nie zebrałem. A żeby je zbierać, to muszę kręcić kółka, cały czas wracać i tym padem wyginać ten nadgarstki. No to Wojtek ze swoim OCD to pewnie wszystkie kwiaty zbieram, to tam bez dwóch zdań. Ale ja w ogóle się zdziwiłem, że ta gra ma pucharki. Nawet zapomniałem zupełnie o tych pucharkach i tak włączyłem Flowera, nagle jakiś pucharek skoczył i mówię, kurczę, za co? A tam jednak można na przykład 7 razy coś tam okrążyć, zebrać wszystkie kwiatki. No mów, bo mi tam jakoś nie wpadały. Tak? Jest na przykład jedno trofeum, że lecimy z wiatrem w takim kanionie jakby i tam chyba trzeba 7 razy okrążyć, te kółka są takie dosyć długie, wydawało mi się, że to się po prostu leci gdzieś prosto, a na końcu się okazało, że ja jednak zawróciłem i jakieś takie wielkie okrążenie zrobiłem z tym wiatrem. No i jak 7 razy się tak dookoła przeleci, czy ileś tam, wydaje mi się, że 7 razy, to... To się dostaje pucharek. Ja nie wiem, czy ja jednym ciągiem... Zabłądziłeś po prostu. Nie wiem, czy jednym ciągiem kiedyś grałem we Flowera tak długo, żeby zrobić to 7 kół. Mhm. Nie wiem właśnie, czy to jest 7 czy 3, ale w każdym razie na pewno kilka. Na szczęście pucharki, nie achievementy. Płakał nie będę. No właśnie. Także to tyle o Flowerze. Ty Tartak jeszcze grałeś w Explosion Mena. Przy Jakuzy zjechaliśmy jeszcze no, Flower. Wszystko, nie ma gier, o których... I nie wróży nam do tej przyszłości. Ja na przykład totalnie nie rozumiem, dlaczego Tartak kupił Explosion Mena. Wojtek, ty też chyba grałeś w Explosion Mena. No był w promocji. No właśnie, ale... ale to było lato 2009. Pamiętam. Ale kompletnie nie rozumiem, co w tej grze może być takiego fajnego. Wojtka mogę nie rozumieć, ale ty mieszkasz w Polsce. Jak coś jest na promocji, to trzeba kupić. No tak, w sumie rację. Wjeżdżam do mojej babci, ona ma dwie szynki pomidorów. Po co ci telefon na promocji był? No ale no nie, no do mnie Explosion Man jakoś tak nie trafi. Fajna gra. Mhm. Fajna platformówka. Trudniejsza niż myślałem. Poziom trudności szybko rośnie. Utknąłem teraz w jednym etapie, a też z drugiej strony się szczególnie nie starałem inne gry. Także odpalam ją raz na jakiś czas, przejdę etap 2 i wyłączam. No to tak w sam raz. Podejrzewam, że w tym tempie będę w nią grał do następnej promocji. Także. Do następnego Explosion Man. No właśnie, orientujecie się w jakichś promocjach teraz, które są na live'ie? Tak. Oprócz Explosion Mana? Duke Nukem 3D, którego nie możemy pobrać. Aha, no okej. Okay. Wiem, że chyba teraz, jak od przyszłego tygodnia zaczną wychodzić jakieś gry w jakiejś tam serii, blok chyba Party czy coś takiego, jak kupisz wszystkie 3, to dostajesz od Microsoftu 400 punktów i jeden miesiąc golda ci przedłużają. Bardzo ładnie. Przynajmniej ale Stanach, to będzie promocja na Stany pewno. Na Stany, tak, mówię o promocji na Stany. A ja w tej akcji... Ja w te akcje ze zwrotem punktów nie wierzę, bo w grudniu kupiłem trzy produkty EA i EA mi do tych 800 punktów nie oddało. Tak codziennie płaczę. To się... Kupiłem oba dodatki do Mass Effecta pierwszego i kupiłem Battlefielda 43. Wszystkie trzy były w tym, były objęte tą promocją, a 800 punktów nie dostałem. Także mogą się cmoknąć. No może za każdym razem, jak ktoś rozmawiam z Tartakiem, czy będziemy ściągać, no, i Tartak mówi, że ma punkty albo nie, to zawsze liczy te 800 punktów. Tych punktów, które ma. No bo mam 400 plus te 800 od EA, to powinno mi starczy. Potem koniec końców i tak muszę kupić nowe punkty, bo tak. Właśnie z tymi punktami. Na Winterbottoma się cieszyłem, bo wiesz, na Winterbottoma zabrakło mi 40 punktów i musiałem kupić następne punkty, bo tamte od EA nie wróciły. No właśnie, a musiałeś kupić ile? 2000, tak? No. No to jest właśnie, to jest najgorszy ból, żeby można było te... Tak zarabiamy, no. No szkoda. Dobra. Tak, to, jej ma u mnie krechę. Jest jeszcze jedna gra, a w zasadzie DLC, w które wy żeście grali bardzo mocno, a ja dopiero zamówiłem podstawkę. Chodzi oczywiście o Borderlands. Czy to są dwa różne DLC. Tak jest.
my z Wojtkiem graliśmy, znaczy głównie Wojtek grał w drugi dodatek, ten, jak on się nazywał, przypomnij mi. Underdome? Tak, właśnie. To jest ten dodatek polegający na walce na arenach. Taka horda, prawda? Najgłupszy dodatek do Borderlands, jaki mógł tylko wyjść. Tak. Jeszcze nie spotkałem osoby, która powiedziałaby, że ta DLC mu się podoba. Nie mamy szczęścia, nie możemy go skończyć. Jedna arena nam została, tylko że jedną arenę kończy się tak dwie i pół, trzy godziny. Tak. Więc nigdy nam się to nie udaje. Z różnych powodów. Głównie moich powodów. Tartak zasypia i Neostrada również zasypia z Tartakiem. Ale uda nam się. Uda nam się. Nie po to zrobiliśmy tyle aren, żeby jedna nam została. Okay. Nie wiem, czy w całe Borderlands wsadziłem tyle godzin, co razem z Tartakiem na te areny. No ja się o DLC się nie wypowiem, ale w podstawkę chętnie zagram, a że się pojawiło teraz w promocji. To zakupiłem i leci do mnie prosto z Wielkiej Brytanii, bo u nas w sklepach jest niestety dużo droższe jeszcze. Powiem ci, że ja tą grę mam od listopada, od grudnia. Grałem w nią chyba razem 8 godzin już łącznie, a jedyne co widziałem to te areny. A to dobrze, nie leveluj za mocno, to jak dojedzie do mnie, to z chęcią sobie pogram od początku do końca. Super. To jednak to nie, w to... Nie, to nie gra, bo nie chcę, tylko gra, bo Kubar go namówił na jakieś... Areny. No tak, ale wiesz, ty masz 50 level, Marcin ma tam chyba 6, widziałem, tak? Czy 5? Tak. No, i nie mogę levelować dalej, żeby nie podnosić poziomu trudności aren. więc czekam, kiedy Wojtek ma czas, żeby robić te areny, a gra się u mnie kisi. Hmm. A teraz, nawet gdybyśmy zrobili te areny, to nie będę grał w nią dalej, bo ty czekasz na swoją przesyłkę i mamy grać razem. Także ta gra już u mnie leży. Nie mogę w nią grać. No. A powiedzcie, próbowaliście na singlu to przechodzić w ogóle? Podstawkę. Nie, podstawkę. Podstawkę tak, i jak najbardziej da grać. No, do tego szóstego levelu to jakoś sam przecież dobiłem. Aha, myślałem, że ten szósty level też miałeś raz. Nie, zależy na achievementach. To możesz całą grę przejść na singlu. Nie ma żadnego, wiesz. Nie, tylko tak się zastanawiam, czy ona po prostu nie jest zbyt nudna i taka później przez to. Bo to jednak zawsze w koopie, jak się gra, no to można się poszukać. Wiesz, dwa razy fajniej, nie? No pewnie. Co by się nie grało tak naprawdę? A jak jest czterech graczy, to jest 4 razy fajniej. Chociaż słyszałem głosy, że powyżej, wyżej 2 czy 3 graczy, tamten czwarty już zawsze przeszkadza, tak? Prawda czy nieprawda? Wiesz co, bo jest... Może nie przeszkadza, tylko że nie starcza amunicji, wiesz? I później jak gramy i wyskoczy jakaś amunicja z zabitego przeciwnika, wszyscy lecą... To pierwszy ten lepszy, tak? To pierwszy ten lepszy, no. No to właśnie jest chyba jedna z bolączek Borderlands, prawda? Że tam nie ma losowania tych przedmiotów, co dla kogo, tylko po prostu kto pierwszy doskoczy, ten zabiera. No tak jest, tak zrobiona gra. Czyli ale mamy później jakieś takie... Nie chcę nazwać tego mocy, tylko jakieś tam właściwości postaci, które na przykład dają amunicję, wyrzucają albo leczą, więc to w jakiś sposób jest rozwiązywane. Rozumiem. No to... A co z tym trzecim dodatkiem, koniec końców? Właśnie. Trzeci dodatek wyszedł teraz, który się nazywa Secret Armory of General Knux. Jest wreszcie pełnoprawny dodatek do Borderlands, na który wiesz, wszyscy czekaliśmy. Bo pierwszy, czyli ta wyspa doktora Neda, to był taki raczej oczko w stronę fanów zombie. Przyszliśmy właściwie tylko do zombie na w tym dodatku. Później wyszły te zgówniane, przepraszam, areny. No i teraz wyszedł DLC, w którym gdzie mamy jakąś tam historię. Całość się dzieje jakby już w tym świecie single playera. No i co mogę powiedzieć o tym dodatku? Na pewno jest prześmieszny. To jest plus tego dodatku. Ja się cały czas śmieję, jest tam jakiś tekstów, jakieś postaci, jest pełno jakichś takich właśnie easter eggs powsadzanych, typu wczoraj właśnie mówiłem Tartakowi, jak grałem, że wybiłem całą taką hordę karłów, z czego każdy miał imię z Władcy Pierścieni. Z jakichś tam Frodów i innych Bugginsów i po prostu zatłukłem w cholerę.
Oprócz tego są jakieś takie, wszedłem do miejscu, które jest byłym więzieniem, gdzie teraz jakieś tam złoczyńcy siedzą. Złoczyńcy wszyscy są gejami. Niektórzy noszą kwiatki, niektórzy jakieś tam... To nie właśnie takie pełno takich różnych... Ale to nawet w postawce to można wyczuć, że jest tak, wszystko, tak, wszystko jest... zrobione w jaje, z jajem, no, nie? To jest po prostu już na maksa już pojechali. Hmm. Tego ma, są nowe bronie, czego brakowało, bo mogą być jeszcze jakieś nowe bronie. Było tam 1500 broni, to no tym razem wyskakiwały te same. Znaczy, może nie to, te same, właściwie miały te same właściwości. Więc ta sama historia, co w Diablo, prawda? Tak, zmienisz je jeden współczynnik i traktujesz to jako kolejną broń. No to samo było z przeciwnikami, którzy było, nie wiem, 5 na krzyż, więc oni teraz dorzucili tam jakieś nowych, którzy mają nowe tam jakieś ataki. No. 3 nowe pojazdy, którymi niestety można się poruszać tylko w tym DLC. Myślałem, że tylko do przodu. Nie, tylko do przodu, do tyłu. Ale próbowałem te pojazdy tam w single, czyli w podstawce i niestety ich nie ma, szkoda. Bo ale to tak nie da rady, to z dodatkami tak jest w multiplayerowych grach, tak było w... Ale to nie był jakiś wielki problem, żeby te pojazdy przerzucić do podstawki, prawda? No tak, ale wtedy ludzie bez tej podstawki musieliby je raz widzieć, czyli musieliby pograć patch z modelami, a dwa, skoro by się pojawiło, to pewno by chcieli do nich wsiąść. A to się już sprowadza do kupienia. Masz rację. No dobrze. I przekonałeś mnie. Nie wziąłem pod uwagę tego, że ktoś mógłby nie kupić tego dodatku. No więc w każdym razie ja na razie zawiesiłem kupowanie moich dodatków do Borderlands. No tak, bo skończysz jak babcia z tymi pomidorami. Nie, ja po prostu czekam, aż mi EA odda moje 800 punktów. Dobrze, okej. Okay. Ja mam nadzieję, że ktoś z EA nas słucha i proszę w tym momencie ładnie 800 punktów przelać. Gamer, tak, będzie pod newsem o podcaście. Dobra. Co, powoli zbliżamy się do końca. Chcieliśmy jeszcze wspomnieć o demku Alien vs. Predator, ale to w sumie już wszyscy w to grali, więc tam w sumie nie ma co wspominać za bardzo. Demko jest, gra jest słaba. No, tak też jest takie moje zdanie, ale to tylko na podstawie dema, resztę widziałem na rozmaitych filmikach w necie i no, nie zamierzam tego kupować. Jeżeli ja nie jestem fanem w ogóle Alien vs. Predator, więc podejrzewam, że tacy zagorzali fani na pewno sobie coś tam wyciągną z tego tytułu dla siebie, ale mnie osobiście on nie jara w ogóle. Dobrze, w takim razie... Ja go kupię najwcześniej za 50 zł. Myślałem, że za 50 odcinków. No, to kończymy w takim razie 10. jubileuszowy odcinek Forum Gatki. Mały jubileusz. Mały jubileusz, tak jest. No i zapraszamy oczywiście do komentowania, do wyrażania swoich opinii na temat tego odcinka. Ja myślę, że o Jakuzie powiedzieliśmy tyle, że zapewniliśmy sobie... O, na pewno. 15 komentarzy. Także... Zobaczymy. Mam jakieś takie uczucie, że o czymś nie powiedzieliśmy. O czymś nie powiedzieliśmy? No. Może nie powiedzieliśmy o tym, że za parę dni będzie polski Xbox Live, tak? Bo licznik się zatrzymał. Tak? To już za parę dni? Tak, to dosłownie zostało chyba tydzień. Kurczę. Około tygodnia. No to może następne nagranie zbiegnie się z ogłoszeniem... Tak, z ogłoszeniem informacji. Paczki z grami, w których nie będzie... Niech pij z mojej paczki. Betką penetra, które ściągnie Tartaka na pewno na 3 miesiące. Tak, ale ja myślę, że Tartak mógłby jeszcze zostawić i tam dorzucić Mafię 2 Splinter Cella nowego i może coś tam na gwiazdkę jeszcze na pewno by wyszło. Duke Nukem Forever, nie? Duke Nukem Forever na gwiazdkę 2010. Wtedy cały kontener z Anglii by przypłynął do ciebie i ten... Tak, że mieszkasz w Gdyni, byś mógł sobie łatwo odebrać tam na cargo, byś podjechał. Tak, jak mam wrażenie, że zaczyna taką toczyć taką kulkę jak w tym. W Katamari. Z Katamari, tak. Zaczął od sklepu internetowego tam. Będą musieli cały magazyn pobudować do tego. Ja zamówię tyle gier, będę miał problem logistyczny potem, gdzie tą gotówkę trzymać, za którą ja chciał odebrać potem. No dobra, ale... Koniaczami to odebrać. Tak, rozmarzyliśmy się troszeczkę i tutaj czas już kończyć podcast, więc do usłyszenia w następnym odcinku. Pa. Pa, pa.
My name is Andrew Ryan. To by było na piątkę. Wczoraj jak dzwoniłem, podałem numer zamówienia, to goleś powiedział, a to pan. A to pan, przez pana paczkę nie możemy wejść do biura. Cztery minuty i tam było 10. No, 14 minut, kochany. Gotowy podcast. Gotowy, już nawet nie musisz nic obrabiać. A nie, nie... Tak, myślałem, jaki ten, jaki obrazek walnąć na do newsa o podcaście, ale nigdzie nie znalazłem instrukcji, jak zrobić się z origami papierowego penisa. Także musimy jeszcze na... musimy coś innego. Tłumaczyć się nie musimy, bo jesteśmy punktualnie. Słuchasz naszych podcastów? Pewnie. No. Trzech kurierów. Będzie taka, trzech kurierów taka... będzie musiało ją wnieść. Tak, trzech kurierów ją wniesie, a na koniec się okaże, że jest płytka połamana. Ej, z Ventura, jak się zaczyna, to taka paczka dojdzie do tarcia. Aha. Właśnie, a jak ją zrestartujesz tam, to ona i tak się zrestartuje? Nie, za 24 godziny najwcześniej. What? To mogłeś to zrobić przed ten? No. Gdybym ja to wiedział, to może... Nie no, jeżeli nic niespodziewanego się nie dzieje, to się restartuje po 24 godzinach.